Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji. Witam, panie marszałku, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie marszałku, z nadzieją czy z niepokojem patrzy pan na Stany Zjednoczone i możliwy powrót Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta tychże Stanów Zjednoczonych? Bo ostatnio jego wypowiedzi wzbudzają dużo bardzo także w Polsce emocji. Nadzieja czy niepokój? Myślę, że i jedno, i drugie, panie redaktorze. Czego więcej? Zależy od dnia i od wypowiedzi. No jeżeli chodzi o takie to wypowiedzi, ostatnie NATO jak ostatnie, mamy wojnę na Ukrainie, mamy rosyjską agresję i mamy wypowiedź no de facto sygnalizującą możliwy brak lojalności sojuszniczej. No to jest niebezpieczne, nie ma co ukrywać, więc niepokój. Z drugiej strony nadzieja, bo polityka Bidena mi się totalnie nie podoba. Widać, że to jest po prostu taka bardzo lewicowa administracja i fajnie by było, gdyby znów osoby o bardziej konserwatywnych poglądach miały tam coś więcej do powiedzenia, bo to zawsze jakiś przykład, że można w świecie zachodnim mieć konserwatywne poglądy i rządzić. Także tutaj mamy różne płaszczyzny. Tylko, że z naszej perspektywy to, czy konserwatywną politykę wewnętrzną, czy bardziej liberalną będzie prowadził ten czy inny prezydent, to chyba mniejsze ma znaczenie niż kwestie bezpieczeństwa właśnie, też przez pana wspomniane. Mówił Donald Trump o tym, że... Nie do końca, bo Stany Zjednoczone też na nas potrafią naciskać w sprawach ideologicznych. Podobnie i w momencie, kiedy sprzęga się presja Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych korporacji, to my jesteśmy po prostu w tacy silnym osamotnieniu. A moim zdaniem, żeby bronić w swoim własnym kraju częściowo niepodległym, tak jak Polska, wartości konserwatywnych, to trzeba mieć jakiś punkt pozytywny odniesienia. Częściowo niepodległym? No, częściowo członkostwa w Unii Europejskiej, czy też jakieś inne ograniczenia sprawiają, że... Jesteśmy częściowo skolonizowani gospodarczo, jesteśmy częściowo rozbrojeni, jesteśmy suwerennie, jeśli chodzi o kwestię suwerenności prawnej, zrzekliśmy się jej na rzecz organizacji międzynarodowych, takich jak czy to Rada Europy, czy Unia Europejska, no więc... Rada Europy. No, Trybunał w Strasburgu posłużył jako podstawa do anarchizacji wymiaru sprawiedliwości. Przecież ci sędziowie, co tam się nawzajem nie uznają, to się powołują na wyroki Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Panie marszałku, to jeszcze na chwilę przy Donaldzie Trumpie, zostając i drugiego Donalda do tej dyskusji, włączając polskiego premiera Donalda Tuska. Ostrych sporo wypowiedzi pod adresem i republikanów w kongresie i samego Donalda Trumpa. Czy pana zdaniem to jest nierozsądne, zastanawiające? Jak pan komentuje, czyta te wypowiedzi premiera Donalda Tuska? No bo one faktycznie pokazują jakiś kolizyjny kurs wręcz z republikanami i być może przyszłym prezydentem Trumpem. Obawiam się, że nie tylko z republikanami, ale z Ameryką. One są szkodliwe. Donald Tusk wypowiada się w takim stylu i w taki sposób, jak przywykł do tego w debacie europejskiej i w debacie polskiej. To znaczy z wyższością i z pogardą dla ludzi inaczej myślących. Znaczy, to nie jest taka wprost otwarta zupełnie może pogarda, ale to jest taki protekcjonalizm, takie pouczanie ich, pokazywanie, gdzie im miejsce, tak? Ale po latach takiego zakompleksienia czasami miał wrażenie w polskiej polityce, to może dobrze z wyższością, że niektórzy politycy polscy patrzą na innych, bo raczej mieliśmy takie wrażenie. Panie redaktorze, często, dobre dla państwa polskiego są te wypowiedzi, które pozwalają coś dla państwa polskiego osiągnąć. To, co on osiągnął tymi wypowiedziami na razie, to jest zantagonizowanie znacznej części amerykańskich polityków, którzy będą być może już wkrótce Ameryką ponownie rządzić. Ja żadnej korzyści w tym nie widzę, absolutnie żadnej. Pierwsza wypowiedź wydawała mi się po prostu błędem. Pojechał na narty, gdzieś w międzyczasie wzięło go wkurzenie i sobie zatweetował. Tak to sobie tłumaczyłem. Natomiast ta druga wypowiedź raczej już się nie wydaje przypadkowa. Niektórzy twierdzą, że to jest robione na zamówienie Niemiec, że po prostu Tusk stawia ponownie na Niemcy, na jakby tutaj kontynentalne kontakty, w związku z tym Amerykanom daje do zrozumienia, że będzie na tym kierunku taki bardziej bojowy i nieprzejednany. A co twierdzi marszałek Bosak? Ja nie mam zdania poza tym, że to jest po prostu szkodliwe. Moim zdaniem Donald Tusk powinien artykułować to, czego chce Polska i to, czego potrzebujemy jako, nie wiem, szeroko pojęty sojusz państw zachodnich w postaci NATO. Natomiast Amerykanów trzeba przekonywać, szczególnie Amerykanów z amerykańskiej prawicy, językiem korzyści, a nie językiem wyższości, rzekomej wyższości moralnej. Nikogo nie obchodzi wyższość moralna Donalda Tuska nad amerykańską prawicą w Waszyngtonie. Kompletnie nikogo. I zupełnie wprost wczoraj jeden z senatorów to powiedział, że
tłumacząc na język polski, za co powiedział, nie mógłbym się przejmować mniej tym, co pan premier z Polski, prawda, ma tutaj do powiedzenia, bo mamy swoje problemy i albo te problemy zostaną przez prezydenta Bidena i jego administrację wzięte pod uwagę. Mam na myśli otwartą granicę, gdzie prezydent Biden i część właśnie waszyngtońskiego establishmentu walczy z skuteczną obroną granicy z Meksykiem. I tam się wlewa wielka fala imigrantów nielegalnych. I to, czego chcą republikanie, to żeby połączyć kwestię pomocy dla Ukrainy, czy pomocy nawet dla Izraela, z zamknięciem tej granicy. No i mają prawo do tego, to jest ich kraj, tak? Natomiast my mamy swoje interesy oczywiście. To, co powinniśmy zrozumieć też z wypowiedzi Trumpa, to że NATO i lojalność sojusznicza to nie są centralne problemy amerykańskiej polityki. To są poboczne problemy amerykańskie. Panie marszałku, w tym kontekście, co teraz pan powiedział, podpisałby się pan pod zdaniem, NATO jest fundamentem bezpieczeństwa Polski? Chyba nie do końca. Uważam, że fundamentem bezpieczeństwa Polski jest polski system obronny, a sojusze są zawsze dodatkiem. Natomiast to jest taka mantra, to jest takie wyznanie wiary polskich polityków. Ale fałszywe, pana zdaniem? Niebezpieczne, dlatego że usypiające czujność. Zresztą polscy politycy już się trochę połapali, dlatego że przez wiele lat po wejściu do NATO realizowany był model modernizacji Wojska Polskiego w postaci tak zwanego modelu ekspedycyjnego, a w tej chwili nikt już nie kwestionuje, że my musimy być przygotowani do obrony własnego terytorium. To się odbyło mniej więcej w ciągu ostatniej dekady. Po modzie na te zagraniczne wszystkie misje, gdzie całe pieniądze szły na finansowanie misji zagranicznych, a nie na finansowanie sił obronnych tutaj. Najlepiej wyspecjalizowane i zaopatrzone wojska wysyłaliśmy na drugi koniec świata, a nie ćwiczyliśmy na własnym terytorium. I ta moda już się w Polsce skończyła. Rozumieją to i żołnierze, i dowództwo, i strategzy, i politycy. Natomiast od zrozumienia do naprawienia jest jeszcze długa droga. My nie naprawiliśmy w tej chwili jeszcze swoich własnych zdolności obronnych. Liczenie na sojuszników jest lekkomyślne, kiedy nie ma się własnej obrony gotowej. Panie marszałku, to teraz zmieńmy trochę temat. Mówił pan o resecie konstytucyjnym w ostatnich tygodniach. Prezydent Andrzej Duda podchwycił ten pomysł, jak i zresztą wielu polityków różnych opcji. Także premier Donald Tusk mówił, że warto o tym rozmawiać. Zawsze posługują się naszym hasłem, tylko mówią, że przygotują jakąś poprawkę do konstytucji. No ale to i myślę, że ten reset do tego by się sprowadzał, zmiany w konstytucji. Tak, tylko kiedy oni mówią o poprawce, to mogą zupełnie co innego chcieć poprawiać. Na to zwracam uwagę. No, tak? Po to miałby być rozmowy, jak rozumiem, żeby... Każda opcja teraz może w to wpisać niekoniecznie kompromisowe propozycje. W każdym razie, czy z prezydentem już umówił pan się na spotkanie? Czy będzie takie spotkanie? Pan sygnalizował ostatnio taką... Wystąpiłem z prośbą o takie spotkanie i czekam teraz na termin. Wiem, że prezydent był w Afryce. Mhm. Zdaje się, że wrócił wczoraj, więc mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie. Panie marszałku, o CPK jeszcze chciałem zapytać. Ma pan wrażenie, że rządzący zmieniają zdanie w tej sprawie? Zmienili może już zdanie w tej sprawie, bo mówią trochę inaczej o Centralnym Porcie Komunikacyjnym po gdzieś rozpędzeniu się mocnym akcji i tak dla CPK ponad politycznymi podziałami, między innymi Paulina Matysiak z partii Razem, pan z Konfederacji, jesteście no, twarzami tej akcji, można takie wrażenie odnieść. Będzie inna decyzja? Moim zdaniem twarzami są eksperci, internauci, osoby, przedsiębiorcy, którzy zaangażowali się zupełnie, jak mi się wydaje, spontanicznie, z niektórymi już rozmawiałem, pytam ich wprost, czy ktoś wam za to płaci. I oni mówią, że nie, że działają po prostu z potrzeby serca, z patriotyzmu i z oburzenia na to, co chce zrobić rząd Tuska. Mamy do czynienia z bardzo ciekawym fenomenem społecznym. To znaczy Tusk, Platforma zawsze miała opinię partii eksperckiej, partii ekonomistów. Tymczasem ekonomiści, eksperci, doradcy z firm analitycznych, konsultingowych stają przeciwko rządowi Tuska, kwestionując jedno z jego założeń politycznych, czyli wstrzymanie inwestycji w CPK. I punktują bezlitośnie, także nie ma co zbierać po politykach Koalicji Obywatelskiej i po panu Lasku, że oni uciekają przed debatą wprost z nimi. To jest ciekawy fenomen, dlatego że on wygenerował dopiero w drugim rzucie koalicję wśród części posłów średniego i młodszego pokolenia, od prawa do lewa, którzy chcą, żeby inwestycja w CPK była kontynuowana. I wydaje mi się, że rząd zaczął trochę mięknąć. To znaczy Tusk przynajmniej retorycznie zaczął zmieniać tą retorykę, nawet pan Lasek. W zasadzie już wprost nie mówią, że ta inwestycja zostanie wstrzymana i zaorana. Pytania tylko, w jaki sposób? Byłbym bardzo ostrożny, dlatego że na przykład wczoraj w programie ze mną pan Petru mówił, że komponent kolejowy tak, lotniskowy nie.
I to jest bardzo niebezpieczne. No bo... to dzisiaj nie jest jeden z liderów. Myślę, że głosem w jakiś sposób opiniotwórczym, tak? Jest to jakby, jeżeli oni w środku tak myślą, że zrealizują projekt CPK, tylko że bez lotniska, no to nikogo to nie zadowoli. Myślę, że warto to podkreślić. Jest petycja społeczna, już 70 tysięcy osób ją podpisało. Warto, żeby podpisało jeszcze więcej. Warto, żebyśmy naprawdę pielęgnowali ten fenomen w postaci tego obywatelskiego poruszenia, że chcemy dla swojego kraju czegoś więcej. Chcemy, żebyśmy, że nie chcemy, żeby polski ruch cargo latał przez Niemcy. Nie chcemy, żeby najbliższymi portami hubowymi był, nie wiem, Berlin, Frankfurt, czy Hamburg, tak? Czy Wiedeń. Chcemy po prostu mieć tutaj międzynarodowe połączenia, także do mniej oczywistych lokalizacji z Polski. Chcemy, żeby biznes podróżował do Warszawy czy do CPK, jeżeli on powstanie. Tego chcemy i jakby nie rozumiem, dlaczego ten rząd chce to wstrzymać. Słyszę różne pogłoski. Myślę, że naprawdę dobrze, żeby oni swoje stanowisko zmienili. To czekamy teraz na wyniki audytu, który ma w sprawie CPK. Który jeszcze nie został zlecony, mimo że mamy, oni ogłosili konkurs na audyt, jeszcze go nie wyłonili, kto ma ten audyt robić 3 miesiące po wyborach. To jest kuriozalne. Czekamy póki co. W każdym razie, panie marszałku, polityka to nie tylko cele, ale też marzenia. Marzenie Krzysztofa Bosaka to jest prezydentura? Panie redaktorze, moje marzenie to dobrze służyć Polakom na tym stanowisku, na którym mnie ta polityka postawi. W tej chwili jestem wicemarszałkiem Sejmu, jednym z liderów Konfederacji. Staram się jak najlepiej robić. No tak, tylko polityka tak do końca sama nie stawia. Trzeba kandydować na początku, żeby jakieś stanowisko objąć, panie marszałku, z prezydenturą. Oczywiście, tylko tak właśnie wyjaśniam, tak, że nie chodzi o marzenia, chodzi o służbę. Będą prawdopodobnie prawybory. Można łączyć jedno z drugim. Tak, będą prawybory Konfederacji na kandydata na prezydenta. Ja w nich wystartuję, ponieważ jestem liderem Ruchu Narodowego. Jednej z trzech partii, która w sumie tworzy Konfederację. Tak. Jeżeli nasi wyborcy zdecydują, że to ja mam być kandydatem, to nie będę rywalizował. Jeżeli zdecydują, że będzie ktoś inny, będę go wspierał. A mówi to Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Konfederacji. Przed nami jeszcze internetowa dogrywka. Sedna sprawy, słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia. Dziękuję. Radio Plus. Sedno sprawy. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak cały czas jest z nami. Panie marszałku, w prawyborach już zadeklarował pan, że wystartuje w wyborach Konfederacji. Czy one będą miały taką samą formułę jak 5 lat temu? Czy jakieś wnioski wyciągnęliście, będą inaczej wyglądały? Jaki jest pomysł na te prawybory Konfederacji? Pewnie jakoś podobnie. Tam oczywiście zawsze detale można zmieniać. Natomiast prawybory polegają na tym, że mamy wielu kandydatów. Oni prowadzą kampanię i rywalizują ze sobą. Reszta to są szczegóły. Chciałbym, żeby w tych prawyborach, tak jak 5 lat temu, byli też kandydaci spoza Konfederacji. Może ktoś się zdecyduje, ktoś z byłych polityków prawicowych albo jakichś opiniotwórczych, popularnych postaci. Prawybory mają sens wtedy, jeżeli jest prawdziwa rywalizacja. Ona jest ciekawa. Chcemy też przyciągnąć uwagę opinii publicznej, pokazać, że jesteśmy prawdziwą zjednoczoną prawicą. Czyli, że to u nas jednoczą się osoby o prawicowym myśleniu, rywalizują ze sobą, ale też współpracują ze sobą. Panie marszałku, ale pan uważa, że to jest ten moment, w którym pan może zostać prezydentem Rzeczypospolitej, czy to jest po prostu szansa na zbudowanie swojej pozycji politycznej, na ugruntowanie jej, na uzyskanie wysokiego możliwe poparcia, które sprawi, że pana pozycja w Konfederacji, że będzie pan niekwestionowany w Konfederacji. Czy wierzy pan, że teraz już może zostać prezydentem? Czy jeszcze przyjdzie panie czas na że zadaje mi pan walkę? Cały szereg pytań, na które nie zręcznie mi odpowiadać, dlatego że... Na tym praca polega. No nie do końca. To znaczy, ja myślę, że to są sprawy, to są pytania do socjologów, to są pytania do komentatorów. Ja mogę powiedzieć tyle, że na pewno prezydent Andrzej Duda nie będzie walczył o reelekcję. To oznacza, że nie wiadomo, kto wygra te wybory. Mamy jakichś tam liderów rankingów zaufania opinii publicznej, ale jak pokazały poprzednie, wybory 8 lat temu, gdzie się zmieniał lokator pałacu, jak to się mówi nieładnie, to można się przejechać na tych rankingach. Więc ja życzę tym, którzy są w szczycie rankingów, żeby się przejechali i żeby został ktoś nieoczekiwany i przyzwoity. To byłoby super, gdyby tak się udało. Czy jest możliwe, żebym to był ja? Bardzo, bardzo bym chciał, żeby to było możliwe. Bardzo bym chciał, ale czy to jest możliwe? To jakby zależy od Polaków. Polacy wybierają tak, jak Polacy wybiorą, tak mówiąc nieładnie, będą mieli. W każdym razie, kończąc ten wątek, wicemarszałek Krzysztof Bosak chciałby być prezydentem Rzeczypospolitej. Chciałbym, żeby Polska miała dobrego prezydenta.
Nie wiem, dlaczego pan marszałek tak się boi powiedzieć takiego zdania. No to chyba nic złego chcieć być prezydentem. Kiedy politycy nie mówią o programie, tylko mówią o funkcjach, to jest to odbierane jako próżność i karierowiczostwo. Ja nie jestem ani człowiekiem próżnym, ani karierowiczem. Jestem i byłem gotów służyć jako zwykły działacz w polityce pozaparlamentarnej, jako poseł. Mogę być, tak jak w poprzedniej kadencji, szefem koła, a mogę być wicemarszałkiem Sejmu czy kandydatem na prezydenta. Naprawdę, to wszystko traktuję w kategoriach służby i nie chodzi o funkcję. Chodzi o realizację programu dobrego dla Polski, dobrego dla Polaków. To jeżeli o program chodzi, zacytuję premiera Donalda Tuska z wczoraj, to jest kwestia przetrwania zachodniej cywilizacji. Musimy się obudzić i zrozumieć, że trzeba chronić swoje granice. Jeśli będziemy otwarci na wszystkie formy migracji, to nasz świat upadnie. Tak mówił premier Donald Tusk. Mam wrażenie, że na jakimś kongresie Ruchu Narodowego, jakby takie słowa padły, to nikt by się premier nie powstydził. Premier Tusk dotarł do naszego programu, gdzieś do naszych broszur, do naszych wypowiedzi, do naszego programu sprzed 10 lat. No, jest tu pewne opóźnienie, ale lepiej późno niż wcale. Ale jest pan spokojny w takim razie o politykę migracyjną rządu absolutnie KO, nie, bo ja Lewica, słysząc takie słowa Donalda Tuska? Ja premierowi Tuskowi nie wierzę. Ja znam premiera Tuska, wiem, że jest człowiekiem, który potrafi kłamać jak znud. Więc on mówi rzeczy, które... on ma pewną właściwość. To znaczy, on potrafi wyczuwać rzeczy, które w danym czasie stają się popularne społecznie. I wydaje mi się, że on wyczuwa, że popularna społecznie, w odróżnieniu od sytuacji 10 lat temu, już nie w jakiejś niszy prawicowej czy narodowej, ale szeroko, stała się obawa przed zalaniem naszego świata i zniszczeniem warunków naszego życia przez obcą kulturowo imigrację. On to wyczuwa, ale jaką politykę będzie prowadził jego rząd, to trudno powiedzieć, dlatego że wiemy, że on chce prowadzić politykę prounijną. Unia Europejska właśnie przyjmuje pakt o migracji i azylu, który polega na tym, że będziemy nie przyjmuje jeszcze, to przyjmuje, to no, chyba jest ciut za dużo. Media podały, prawda? Że instytucje unijne osiągnęły porozumienie, przy czym detali nie znamy, decydować ma Komisja Europejska. Jest to dla nas niezwykle niebezpieczne rozwiązanie, wchodzące w naszą suwerenność, w tematykę nieregulowaną wcześniej traktatowo, i rząd tego twardo nie wetuje, dlatego że Tusk chce być politykiem prounijnym i jest. W związku z czym piękne słowa, natomiast praktyka jest trochę inna i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musimy być bardzo czujni i bardzo starannie oceniać. Jeżeli w naszych miastach zobaczymy osiedlanie, tak jak w Niemczech to ma miejsce, że są hotele, są ośrodki i nagle zapełniają się cudzoziemcami z drugiego końca świata, to po prostu trzeba bardzo twardo protestować. Jeżeli przegramy te pierwsze sytuacje, to się zacznie akcja osiedleńcza i będziemy bezradni, tak jak są bezradni Niemcy, Francuzi, gdzie spokój ich życia jest bezpowrotnie zabrany. Panie marszałku, to jeszcze polityka wewnętrzna, partyjna. Jedna sprawa na koniec. Sławomir Bentzen w RMF takie powiedział słowa w kontekście wyborów samorządowych i europejskich. Podejrzewam, że nasz wynik w wyborach samorządowych nie będzie oszałamiający. Zaraz potem są wybory do Parlamentu Europejskiego, do których będzie nam ciężko podejść, mając dopiero co słaby wynik w wyborach samorządowych. Taki mało bojowy nastrój przed wyborami w Konfederacji, jeżeli współprzewodniczący mówi, jedne i drugie wybory, w pierwszych będzie słabo, w drugich też słabo, bo w pierwszych było słabo. Po poprzedniej kampanii wyborczej funkcje współprzewodniczących zostały uchylone przez Radę Liderów. Jesteśmy po prostu liderami Konfederacji wszyscy. Zaś jeżeli wszyscy chodzi... to ilu jest liderów Konfederacji? Rada Liderów po prostu? Tak, Rada Liderów składa się tak z liderów Konfederacji. Natomiast jeżeli chodzi o prognozy, to ja wolę mobilizować do walki, do wysiłku przed wyborami. Wynik może być dobry albo zły, to jest demokracja, to wyborcy decydują. Natomiast uważam, że mamy szansę po tych wyborach współrządzić co najmniej w jednym, a być może w kilku województwach. To często idzie na zapałki, to znaczy pojedyncze radni wojewódzcy decydują, jaka się wyłoni większość. Wystarczy, że w kilku województwach wprowadzimy radnych i możemy współrządzić. Nabierać doświadczenia w polityce samorządowej, mieć wpływ na działanie, na inwestycje lokalne, na lokalne instytucje kultury. To myślę, że to jest, stoimy przed szansą na wielki progres polityczny, od którego dzieli nas wysiłek, który wcale nie będzie trwał długo. Poza tym wielu naszych działaczy... Ale to Sławomir Bentzen tego szansy na ten progres, jak rozumiem, nie widzi, tak? Nie wiem dlaczego. Ja go widzę. No, a to nie rozmawiacie, panie marszałku? Rozmawiacie o takich rzeczach? O tym wywiadzie jeszcze nie rozmawialiśmy. Okay. Na pewno o to spytam, bo szczerze powiedziawszy, te słowa trochę mnie zdziwiły. I chcę powiedzieć też, że mamy szansę na radnych i w gminach, i w powiatach. Setki naszych działaczy wystartują w różnych lokalnych porozumieniach, albo z list Konfederacji, albo z list typu
lepsza gmina, nasz powiat i tak dalej. I oni mogą obalać lokalne układy, wejść, zostać radnymi, wygrać z przeciwnikami z dużych partii, zmieniać sytuację. I to jest to, co mamy do osiągnięcia. A później są eurowybory, gdzie przed nami jest wielkie wyzwanie polegające na tym, żeby przedstawiciele naprawdę zdroworozsądkowej i eurokrytycznej opcji weszli do Parlamentu Europejskiego i nie byli tam tylko pisowcy. W tej chwili pisowcy robią za reprezentację polskich eurosceptyków w Parlamencie Europejskim. To jest sytuacja nieakceptowalna. My ją musimy zmienić. Mamy szansę wprowadzić między 2, a nie wiem, 7, może nawet 10 osób, zależnie od wyniku. I musimy to zrobić. I to muszą być dobrzy ludzie. Moim zdaniem, jak jesteśmy pytani o eurowybory, powinniśmy mówić, na kogo stawiamy, na jakich kandydatów. Ruch Narodowy będzie stawiał na Annę Bryłkę, ekspert do spraw europejskich, nasza sprawdzona bardzo działaczka. Do Sejmu się jednak nie dostała. Tak, ale jest prawnikiem, ekonomistą z rolniczej rodziny, z dużym doświadczeniem i bardzo dobrze obyta w sprawach europejskich. Będziemy stawiać na byłego posła w Komisji Spraw Zagranicznych Krystiana Kamińskiego. Chcemy ich umieścić w Parlamencie Europejskim. Mówmy o kandydatach. Już promujmy ich. A mówił to Krzysztof Bosak, szef Ruchu Narodowego, też jeżeli o Ruchu Narodowym mowa, tak prezes jest. Ruchu Narodowego, tak jest. Jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia panu marszałkowi. Dobrego dnia. Państwu życzę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką. Jej gośćmi startuje Ekspres Biedrzycki. Dzień dobry Państwu, w poniedziałek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. U Państwa już za chwilę była ambasador w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Sznepf. Po godzinie 9.45 pani profesor Barbara Brodzińska-Mirowska, z którą oczywiście będziemy podsumowywać wszystko to, co było w minionym tygodniu, ale także co nas czeka, jeśli chodzi o polską politykę, bo przypomnę, że 13 dzień lutego o 13 to jest to spotkanie, na które wielu czeka, czyli Rada Gabinetowa. Wezwani ministrowie przez pana prezydenta mają stawić się u niego w pałacu i dyskutować na temat najważniejszych inwestycji poczynionych przede wszystkim przez Prawo i Sprawiedliwość podczas 8 lat rządów. Ale nie uprzedzajmy wypadków. Zacznijmy od tego, że premier Donald Tusk odwiedzi dzisiaj Paryż, gdzie spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Następnie szef rządu uda się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Z wizytą do Paryża uda się także szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, który spotka się ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji. Właśnie trójka ministrów odbędzie spotkanie w ramach Trójkąta Weimarskiego zrzeszającego Polskę, Niemcy i Francję. To tak dla porządku przypomnę, bo przez ostatnich 8 lat można było zapomnieć, co to Trójkąt Weimarski. Sikorski wskazywał, że tematami spotkania będzie m.in. wsparcie dla Ukrainy oraz wspólna polityka obronna Unii Europejskiej. No i teraz a propos tych inwestycji, o których prezydent chce rozmawiać z premierem Tuskiem. Pytanie zawisło wczoraj podczas spotkania Tuska z wyborcami. Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym i Przekopem Mierzei Wiślanej? Tusk odpowiada w następujący sposób. Projekt, który nazywa się CPK, przeprowadzimy w interesie Polski za publiczne pieniądze, policzone co do grosza. Nie będzie milionów złotych wypłacanych ludziom za koszenie łąki w Baranowie. Nie będzie niesprawiedliwych wywłaszczeń. Znowu będziemy stawiali to z głowy na nogi. A jeżeli chodzi o Przekop Mierzei Wiślanej, to Tusk stwierdził, że sprawa jest prosta, że trzeba go dokończyć.
czy on się Tuskowi podoba, czy też nie, że nie ma to naprawdę żadnego znaczenia. Chcę wam powiedzieć, kontynuował premier, że te 9 kilometrów zostanie w tym roku rozpoczęte, a te 900 metrów, które ma doprowadzić do portu w Elblągu, w przyszłym roku rozpoczniemy przygotowania. I nikt nie będzie szantażował Elbląga, że mu się zabierze ten port, zadeklarował szef rządu. A z kolei prezydent Andrzej Duda odniósł się, drodzy państwo, do skandalicznych słów, o czym dzisiaj będziemy zresztą rozmawiać długo w naszym programie, które padły w czasie sobotniego wiecu kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Prezydent Polski nie uznał, drodzy państwo, za stosowne skrytykować się republikańskiego kandydata za stwierdzenie, że ten będzie namawiał Rosję do zrobienia, czego chce, z krajami uchylającymi się od zobowiązań finansowych wobec NATO. Duda uważa natomiast, że Polska będzie bezpieczna dzięki swoim wydatkom na armię. Sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych musi być silny, niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje władzę w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, skwitował prezydent Duda. Czy to jest na pewno dobra polityka? To jest też pytanie, które dzisiaj sobie będziemy w programie zadawać. To jest Ekspres Biedrzycki. Zapraszam państwa. Jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, drodzy państwo, to nie jest pierwsza nieszczęśliwa wypowiedź byłego i być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ja przypomnę tylko, że no już niejednokrotnie i w październiku 2020 roku i w listopadzie 2023 roku Donald Trump dość niefortunnie, eufemistycznie rzecz ujmując, wypowiadał się na temat wojny w Ukrainie, na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Wiemy, że stwierdził, że gdyby on był prezydentem, to właściwie ta wojna zakończyłaby się w 24 godziny. Pytany o to ostatnio, przebywający już nie, ale wtedy w Afryce, prezydent Duda stwierdził, że no właściwie to on nie ma powodów, żeby nie wierzyć Donaldowi Trumpowi, ponieważ Donald Trump zawsze dotrzymywał obietnic składanych panu Andrzejowi Dudzie. A właściwie ja panu państwu cały cytat przytoczę. Mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia jako prezydenta Rzeczypospolitej, który pracował kiedyś z panem prezydentem Trumpem, kiedy realizował on swoją pierwszą kadencję prezydencką, to do czego zobowiązywał się wobec mnie, zostało dotrzymane. Jeżeli ja jakąś obietnicę od prezydenta Trumpa otrzymałem, jeżeli mi prezydent Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Mogę powiedzieć tak, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie. I to była poważna odpowiedź polskiego prezydenta na pytanie dotyczące szybkiego zakończenia wojny przez Donalda Trumpa, wojny Rosji z Ukrainą, przypomnę. No a Donald Trump jeszcze właśnie zabłysnął tą wypowiedzią w Karolinie Południowej, w której to powiedział, że zachęcałby Rosję, by robiła cokolwiek się jej podoba. Z państwami NATO, które nie płacą, czyli przeznaczają mniej niż 2% PKB na obronność. Duże kontrowersje, delikatnie mówiąc, te słowa Trumpa wywołały. No i zapytany także, czy Stany Zjednoczone obroniłyby kraj przed agresją ze strony Rosji, odpowiedział, nie, nie broniłbym was, a nawet zachęcał, żeby Rosjanie robili, co im się podoba. Musicie płacić rachunki. Tak stwierdził Donald Trump, który zresztą czas jakiś temu, drodzy państwo, dość mało entuzjastycznie odnosił się w ogóle do kontynuowania misji Sojuszu Północnoatlantyckiego w takiej formule, w jakiej on funkcjonuje od dziesięcioleci. Na reakcję Jensa Stoltenberga, czyli sekretarza generalnego NATO, nie trzeba było długo czekać, stwierdził, że wypowiedź Donalda Trumpa jest dramatycznie szkodliwa. No i zaraz na pewno z panem ambasadorem Schnepfem także na ten temat będziemy rozmawiać. W polskiej polityce także dzieje się sporo. Prawo i Sprawiedliwość broni konstytucji, stoi na straży ustawy zasadniczej i robi to w Alei Szucha przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. Tam wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który podkreślił, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość prowadzi walkę o Trybunał. Bez rzeczywiście niezależnego Trybunału Konstytucyjnego, kontynuuje prezes, nie ma praworządności. Nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana, by była rzeczywiście aktem podstawowym. Dzisiaj ci sami, którzy nie tak dawno nosili napis Konstytucja na koszulkach, depczą ją w sposób zupełnie niesłychany. Mówi Jarosław Kaczyński, przy okazji bardzo mocno obrażając panie ministry z rządu premiera Donalda Tuska, ale o tym z kolei z panią dr Barbarą Brodzińską-Mirowską dziś będziemy mówić. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, ile państwo zrozumieli z tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej
kobiet w rządzie Donalda Tuska, ale to zostawimy sobie na później. Będę Państwu cytować bardzo dokładnie tę wypowiedź, ale uprzedzę, żeby Państwo byli gotowi na ten moment, w którym słowa trzeba będzie interpretować, bo rzeczywiście no, będzie to twardy orzech do zgryzienia, od razu Państwa uprzedzam. A propos teptania konstytucji przez obecną większość rządową, no to jest zapowiedź ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. Zapowiedź dotycząca przygotowywania całego paktu propozycji zmian w wymiarze sprawiedliwości. Na razie tylko nieoficjalnie wiemy o tym, że część z nich będzie w formie uchwał sejmowych, chociażby kwestia dotycząca sędziów dublerów ma być załatwiona w ten sposób, ale to nie będzie jedyna propozycja i jedyne rozwiązanie resortu sprawiedliwości. Na razie jednak Adam Bodnar zapowiedział, że w tym tygodniu trafi uchwała dotycząca Trybunału Konstytucyjnego do Sejmu. Pracujemy nad zupełnymi drobiazgami. Chcemy, żeby ta uchwała była na tyle precyzyjna, żeby nie budziła żadnych wątpliwości. Wiemy, że w poprzednim tygodniu kwestia miała być już załatwiona, ale był pewien sprzeciw lewicy. W tej chwili przedstawiciele lewicy twierdzą, że właściwie wszystko jest dogadane. Została kwestia jakichś dwóch drobnych akapitów, więc wiele wskazuje na to, że ten tydzień może być absolutnie decydujący dla losów Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. Audyt w MON także trwa. Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował wstępne wyniki tego raportu, tego audytu. No, delikatnie mówiąc, są one mało optymistyczne, zważywszy na to, że audyt wykazał, że są problemy związane ze strategią bezpieczeństwa narodowego i dokumentem niższego rzędu, czyli polityczno-strategiczną doktryną obronną, drodzy Państwo. Okazało się, że w ciągu dwóch ostatnich lat nie podjęto w ogóle prac. Nie to, że nie zrobiono, nie dokończono tej kwestii, ale nie spróbowano jej rozpocząć. Mam na myśli aktualizację w sprawie właśnie nowej strategii bezpieczeństwa, która jest z 2020 roku, a ten dokument polityczno-strategiczny, polityczno-strategicznej dyrektywy pochodzi, co jest najbardziej kuriozalne według ministra Kosiniaka-Kamysza, z 2018 roku. Proszę sobie wyobrazić, że wojna w Ukrainie wybucha dwa lata temu, w roku 2022, a my u nas mamy w dalszym ciągu strategię bezpieczeństwa z roku 20, a doktrynę, dyrektywę, o może w ten sposób polityczno-strategiczną, z roku 18. Ministerstwo Obrony Narodowej oczywiście zapowiada szybkie działania w tej sprawie. Drodzy Państwo, i zanim już przejdziemy do rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, no to ja wiem, że poniedziałek nie jest najprzyjemniejszym i najlżejszym dniem dla wielu z Państwa, że wejść w nowy tydzień nigdy nie jest prosto, ale no, pewne rady, jak sobie poradzić z tą szarą i nie zawsze łatwą rzeczywistością, ma dla Państwa głowa Państwa. Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale pan prezydent Andrzej Duda zachęca do aktywności fizycznych. Zaraz zresztą Państwu pokażemy, w jaki sposób to się odbywa. Wiosna za pasem, mówi prezydent, pisze prezydent Andrzej Duda. Przypomina również, że za 3 dni mamy walentynki, a później, cytuję, to już po zimie wiosna i zaraz lato i wakacje, pisze prezydent. Czas więc ruszyć się z kanapy, przestać patrzeć w ekran i czekać na obiad, bo tak kondycji i sylwetki nie poprawicie do lata, dodaje prezydent. Warto już teraz zmusić się do aktywności, choćby tylko w weekendy. Polecam, spróbujcie, w lecie będziecie się czuli i wyglądali, pisze prezydent, lepiej. Pod każdym względem. Sprawdźmy jeszcze raz, jeśli mogę poprosić, w jaki sposób prezydent zachęca, w jaki sposób prezydent trenuje. No to są bardzo ważne, drodzy Państwo, aktywności głowy państwa, no, szczególnie w kontekście wypowiedzi Donalda Trumpa. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą. Ale teraz przechodzimy już do spraw poważnych. Ambasador Ryszard Sznepf u Państwa za sekundę w studiu. Zapraszam. Świat w jakimś sensie trzęsie się w posadach. Wszyscy z najwyższym niepokojem słuchamy czasami słów liderów politycznych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, którzy stawiają znak zapytania nad tym, czy NATO tak naprawdę będzie gotowe, a przede wszystkim Stany Zjednoczone będą gotowe do pełnej solidarności z innymi państwami NATO w tej zapowiadającej się na długi czas konfrontacji z Rosją. Tu w Warmińsko-Mazurskim nie muszę tłumaczyć nikomu, jakie skutki przynosi
wojna i napaść Rosji na Ukrainę. Mogę powiedzieć z mojego osobistego doświadczenia jako prezydenta Rzeczypospolitej, który pracował kiedyś z panem prezydentem Donaldem Trumpem, kiedy realizował on swoją pierwszą kadencję prezydencką, jedyną jak do tej pory. To, do czego zobowiązywał się wobec mnie, zostało dotrzymane. Więc jeżeli ja jakąś obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa otrzymałem, jeżeli mnie prezydent Donald Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Od tej strony mogę powiedzieć tak, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuje to poważnie. Tyle mogę w tym momencie powiedzieć. Gościem Ekspresu Biedrzyckiej Ryszard Sznepf, były ambasador Rzeczpospolitej między innymi w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Panie ambasadorze, czy pan ma jakąś koncepcję albo wiedzę, co mógł Donald Trump obiecać prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co zostało dotrzymane? Bo no ja Andrzej Duda mówi, jeżeli prezydent Trump coś mi obiecał, to było to dotrzymane. Ja zastanawiam się, co to mogło być. Wszystko to, co powiedział były prezydent Donald Trump, każe nam bardzo się niepokoić. I ja bym chciał, żeby nie dotrzymywał słowa raczej. Przynajmniej w tym wypadku, kiedy mówi, że niech Rosja zaatakuje kogo chce, kto nie dopłaca, kto ma płaci mniej niż 2% swojego PKB na zbrojenia, bo to jest przyzwolenie de facto na agresję i na dalsze posuwanie się Rosji w jakichś imperialnych planach. Więc mam nadzieję, że te słowa mają tylko kampanijny wymiar. Teoretycznie możemy się czuć troszkę spokojniej, ponieważ my wypełniamy, nie wiem czy... tak, pani 4% redaktor, PKB w tej chwili. My jesteśmy absolutnym liderem, jeśli chodzi o wydatki na... I to jest sukces, panie ambasadorze, czy nie rządów Prawa i Sprawiedliwości? Bo to za rządów Prawa i Sprawiedliwości te wydatki zostały zwiększone. Trzeba im oddać, że to był dobry ruch? Wydawać pieniądze na obronność należy, tak, ale trzeba jeszcze je dobrze lokować. To znaczy wydawać je w taki sposób, aby były wymierne tego skutki. Czy tak jest? Od tego już minister Kosiniak... No, audyt w MONie trwa, zresztą przejdziemy do tego jeszcze. I określi to, czy wszystkie zakupy były racjonalne, czy to nie obniża być może naszych zdolności, że mamy własne zasoby, z których nie skorzystaliśmy. To już kompetentne czynniki pewnie w dosyć szybkim czasie ustalą. My wydajemy bardzo dużo środków, to jest prawie 3,9% dokładnie procenta polskiego budżetu w ogóle, naszego dochodu narodowego. Następnym krajem są Stany Zjednoczone, a na trzecim miejscu, zaskoczę pewnie naszych słuchaczy i widzów, jest Grecja. Więc ta lista jest, pokazuje zresztą, że najwięcej wydają kraje, które są mniej zamożne, generalnie rzecz biorąc, bo ich PKB jest po prostu mniejszy, ale biorąc pod uwagę bezwzględne liczby, numer jeden są Stany Zjednoczone i o dziwo Niemcy właśnie. Niemcy, które są właśnie krytykowane przez Donalda Trumpa, bo wielu twierdzi, że to głównie Niemcy byli adresatami tego, nie wiem jak to nazwać, no, stanowiska, wystąpienia. Ale ja bym chciał wykorzystać tutaj tę sytuację, że możemy rozmawiać publicznie i zwrócić uwagę na jeden fakt, że po pierwsze 2 dni wcześniej miało miejsce z kolei wystąpienie, czy wywiad raczej, z Tuckerem Carlsonem. Trudno to nazwać wywiadem. Rozmowa, spowiedź, nie wiem, jak pani redaktor. Jakaś lekcja historii, wykład, znaczy właściwie w historii według Putina. O, historia według Putina. No tak, ale właśnie wszystko wskazuje na to, że te wypowiedzi i Putina, i Donalda Trumpa są jakoś skoordynowane, bo one w gruncie rzeczy zmierzają w tym samym kierunku. Czyli Trump i Putin zmierzają w tym samym kierunku? To znaczy, po pierwsze Putin swoją wypowiedzią de facto wkroczył w kampanię wyborczą amerykańską. Powiedział, że z prezydentem Bidenem praktycznie nie ma kontaktu,
ale możliwość jest rozwiązania problemu w Ukrainie, że to łatwo zrobić, wystarczy tylko oddać po prostu Ukrainę w ręce Putina. No przecież on stwierdził, że już w ogóle dochodziło do rozmów pokojowych. No więc właśnie. Mówił, że Rosjanie weszli do Kijowa, co jest nieprawdą. No więc... a z kolei Donald Trump mówi, że potrzebuje 24 godzin na to, żeby całą sprawę rozwiązać, więc te narracje się zbiegają i to nie jest przypadek. Moim zdaniem to jest bardzo skoordynowane. To są ukłony, to są gesty z obu stron, które pokazują, że stoimy w obliczu dużego niebezpieczeństwa i jeżeli Donald Trump wygra wybory 5 listopada tego roku. Panie ambasadorze, a jak pan odniesie się do argumentów tej strony, która twierdzi, że zachowanie obecnego premiera Donalda Tuska, ale także polityków obecnej większości parlamentarnej, nie tylko z Koalicji Obywatelskiej, jest nieodpowiedzialne, ponieważ stawiają się właściwie po jednej stronie, stronie demokratów, a w kontekście utrzymywania jakichkolwiek relacji z republikanami, no jest to mało przyszłościowe, ponieważ nie wolno w tak jednoznaczny sposób potępiać działań zarówno kandydata republikanów, jak i na przykład senatorów republikańskich, co ostatnio zrobił Donald Tusk, pisząc do nich nawet shame on you, czyli to było no takie bardzo, bardzo mocne. I jak to pan widzi? Znaczy, rzeczywiście za daleko tutaj ta polska dyplomacja idzie w krytyce republikanów. Zdarzają się takie momenty w historii, w dyplomacji też, kiedy trzeba sięgać po mocne słowa i taki moment rzeczywiście miał miejsce. No, to jest kwestia dalszego wspomagania Ukrainy. Postawa Stanów Zjednoczonych jest kluczowa. Premier Tusk doszedł do wniosku, że to jest ten moment, w którym trzeba krzyknąć, trzeba powiedzieć coś bardzo głośno. I mam wrażenie, że to zrobiło wrażenie na niektórych senatorach. Pamiętajmy o tym, że na ogół senatorowie amerykańscy nie komentują tego, co powie premier jednak jakiejś Polski, odległej i nie tak ważnej w polityce amerykańskiej. W tym wypadku te odpowiedzi były, między innymi Marco Rubio, senatora, który powiedział, że no tak, ale ważniejsza dla nas jest granica południowa, że każdy ma swoje priorytety. Więc ta wiadomość dotarła, zrobiła wrażenie i może to był ten moment, kiedy trzeba było no, troszeczkę poruszyć tym stolikiem. Pyta pani redaktor, czy należy tak jednostronnie się opowiadać po jednej stronie, bo rzeczywiście tak to można, tą postawę rządu polskiego można oceniać. W normalnej sytuacji, kiedy i republikanie, i demokraci jednak trzymali się pewnych zasad i pewnej linii wspierania umownego Zachodu, państw natowskich, istniała jakaś współpraca, tak, rzeczywiście naszym obowiązkiem wręcz jest utrzymanie kontaktów po obu stronach tej barykady umownej politycznej w Stanach Zjednoczonych. Ale tutaj stajemy w obliczu sytuacji być albo nie być. Jest wojna tuż za naszą granicą. Wsparcie dla Ukrainy, dla krajów NATO, spójność NATO, która została zresztą podważona przez Donalda Trumpa, który mówi, że może tym pomożemy, może tym tamtym nie pomożemy. I tutaj żaden egoizm nam nie pomoże, bo jeżeli ktoś mówi nawet, że no tak, ale my jakoś się obronimy, bo my płacimy przecież, to jest to złudzenie, ponieważ tylko i wyłącznie w zbiorowości. Ja tylko dam jeden przykład. Potencjał nuklearny znajduje się właściwie w trzech głównych krajach. To jest Wielka Brytania, Francja i potencjał amerykański w Niemczech. Jest potrzebna współpraca, zgoda tych krajów również na to, żeby bronić Polski czy flanki wschodniej umownej. I ta spójność jest początkiem czegoś znacznie większego i takiego spokojnego naszego myślenia o przyszłości. Bo ja jeszcze wrócę do tych słów Donalda Trumpa, dlatego że ja zastanawiam się, czy to tylko możemy interpretować jako podważanie spójności NATO. No bo jeżeli Trump mówi, nie broniłbym was, okej, ale
idzie dalej. A nawet zachęcałbym, żeby Rosjanie robili, co im się podoba. No to jest podburzanie, jak rozumiem, do ataku na inne kraje. Znaczy, to jest nielojalne przede wszystkim. Znaczy, to ja w ogóle... Ale czy ktoś panuje nad tym człowiekiem, panie ambasadorze? Czy, nie. Czy on jest totalnie niekontrolowalny po prostu? Nie. Czy rzeczywiście Republikanie już tak myślą? Bo ja zastanawiam się nad tym. Populizm ma miażdżącą siłę też. Były prezydent Trump, kandydat, ma swoich odbiorców i świetnie wie, że im bardziej jego retoryka jest gwałtowna, zaskakująca, tym większą cieszy się popularnością, korzysta z tego hojnie, narażając jednak bardzo poważne sojusze, jakie Stany Zjednoczone mają z krajami europejskimi i z Kanadą w kwestii bezpieczeństwa światowego, bo to nawet nie tylko idzie o Europę, to chodzi o globalne bezpieczeństwo. Tam jest też Korea, przecież północna, wszyscy, jeżeli nie pamiętamy, to powinniśmy pamiętać o spotkaniach z Kim Jong-unem, czyli z przywódcą Korei Północnej, gdzie Donald Trump rysował taką przyszłość. Do dyktatorów. Tam miało być Miami przecież, tak. O ile sobie przypominam, kurort i, jak rozumiem, kasyna gry w Korei Północnej. Oczywiście okazało się to absurdem zupełnie. Jest grana emocja, grana jakichś takich iluzjach. Może jest w kampanijnym jakimś toku dobra, ale o ile nie dotyka ona spraw tak fundamentalnych jak bezpieczeństwo własne i sojuszników. Właśnie podkreślam to własne, bo bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych to nie jest XIX wiek, to jest XXI wiek, gdzie środki przenoszenia są zupełnie inne, broni przenoszenia. Mhm. W związku z tym te zagrożenia dotyczą też terytorium Stanów Zjednoczonych i Ameryka potrzebuje Europy, tak jak Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych. No, Donald Trump zdaje się tego nie rozumieć, ale no chyba nie tylko tego. Panie ambasadorze, jakie Trump pana zdaniem ma szanse na wygranie tych wyborów? No tego nie wiemy. To jest bardzo... Trudno jeszcze dzisiaj stwierdzić, trudno stwierdzić z jednego chociażby powodu, że demokraci praktycznie nie zaczęli jeszcze kampanii wyborczej. Zobaczymy, jak to się zacznie. Zobaczymy, w jakiej formie rzeczywiście prezydent Biden jest. Mamy czasami wrażenie, ja to podzielam, pewnego, że nie wszystko jest dobrze. Jest pewien niepokój wśród nas. Ale Joe Biden jest twardym człowiekiem. A nie powinni wystawić innego kandydata demokraci, panie ambasadorze? Jeżeli, bo wiadomo, Amerykanie chcą mieć kogoś zdrowego, silnego. To ma znaczenie w przypadku podejmowania decyzji. I przepraszam, że ja pytam tak dość wprost. Jest to brutalne, ale no, prawdziwe. Trzeba zadawać pytania, tak. Czasami nawet brutalne. Ja myślę, że jeżeli Donald Trump będzie kandydatem Republikanów, to jedynym człowiekiem, który jest w stanie z nim wygrać, jest Biden, jest właśnie mimo Joe wszystko. Biden. Joe Biden po prostu jednoczy środowiska nie tylko liberalne, ale te, które chcą stabilnej Ameryki, przewidywalnej Ameryki. Nie chcą zdać się na człowieka, który ma szalone pomysły, który czerpie swoją wiedzę z oglądania jakichś sitcomów, tak zwanych programów telewizyjnych, które dopóźno w nocy zmienia decyzję i praktycznie podejmuje decyzję, przedtem to był Twitter, a teraz to już Platforma X chyba, i cały świat się dowiaduje, włącznie z jego aparatem, jakie decyzje podjął prezydent o godzinie 2 albo 3 nad ranem. Są świadectwa tego, są poważne książki, poważnych dziennikarzy, więc to nie jest tylko plotkarstwo. Więc ten świat Ameryki jest też, ale jest też ten drugi, który jest podatny na fake newsy tak zwane, prawda? Czyli fałszywe doniesienia, konspiracyjne teorie. To jest cały środek Ameryki przede wszystkim, gdzie ludzie żyją naprawdę, to nie jest Kalifornia, to nie jest Silicon Valley, prawda? Czyli tam, gdzie technologie powstają. To nie jest Nowy Jork, ani to nie jest Floryda, gdzie ludzie żyją zupełnie innymi sprawami, tylko to jest ten środek, wielki środek Ameryki, który marzy też, chce powrotu do izolacjonizmu, to słowo musimy przywracać, ponieważ część społeczeństwa amerykańskiego jest przywiązana do bardzo starej i mocno ugruntowanej w mentalności Amerykanów koncepcji, że Ameryka powinna oddzielać się od Europy, oddzielać się od innych terytoriów, bo Ameryka to jest cały kontynent amerykański,
a reszta niech się trzyma z daleka, bo jest niebezpieczna. Panie ambasadorze, i jest zarzewiem wojny. A rozumie pan to, że prezydent Andrzej Duda nie zdecydował się na skrytykowanie tej wypowiedzi Trumpa? I w ogóle środowiska byłej władzy absolutnie nie krytykują Trumpa, nie krytykują republikanów. Jedyne, co prezydent był łaskaw zrobić po tej skandalicznej wypowiedzi Trumpa, to było właśnie stwierdzenie, że no, jesteśmy bezpieczni dzięki swoim wydatkom na armię. Tylko, że no, jeżeli ta jedność i spójność NATO będzie rozbita, to nam żadne wydatki na armię nie pomogą wtedy. To nie jest jedyny element bezpieczeństwa. No właśnie. Wydatki to jest bardzo ważne. Czego pan oczekuje od prezydenta Dudy w tym momencie? Żeby tam pojawił się, no ja rozumiem lojalność, tak. Bo niewątpliwie jest jakiś element psychologii też, być może nawet uzależnienia jakiegoś mentalnego. Prezydent Trump w swoim okresie był, można powiedzieć, takim silnikiem napędzającym prezydenturę Andrzeja Dudy, więc te zobowiązania w sytuacji bardzo głębokiego konfliktu z Unią Europejską, tak. to pokazanie, że jesteśmy w dalszym ciągu w grze. Aha, że to są najlepsze od zawsze stosunki polsko-amerykańskie. Amerykańskie. Tak dalej. Okay. I ponieważ to dla Polaków się liczy, to jest ważne, Polacy kochają Amerykę, generalnie rzecz biorąc, to wykorzystywał tę przychylność, która również dla Donalda Trumpa była niezwykle korzystna w różnych sytuacjach. No, kiedy chciał przed wyborami, można powiedzieć, zapraszał, nie chciałem powiedzieć, wzywał polskiego prezydenta, żeby przyjeżdżał do Waszyngtonu, żeby obejrzeć no, pokaz chociażby samolotów i machać do pilotów gdzieś tam na niebie. Znaczy, byliśmy świadkami sytuacji, które niekoniecznie były korzystne wizerunkowo dla polskiego prezydenta, wspierały natomiast przede wszystkim Donalda Trumpa. Ale ta wymiana, wzajemna wymiana gestów w generalnym sensie, ogólnym, na pewno sprzyjała jednemu i drugiemu. I to jest jakaś spłata długu. I ja bym powiedział tak, należy rozumieć, że prezydent Andrzej Duda nie krytykuje w sposób ostry, twardy, słów Donalda Trumpa, ale jakiś element zwątpienia, czy choćby żeby powiedzieć, ale oczekiwałbym, że Sojusz Północnoatlantycki jednak będzie oczkiem w głowie Ameryki, to Stany Zjednoczone stały za powstaniem tego aliansu. W tym roku, dosłownie za kilka tygodni, obchodzimy kolejną ważną rocznicę powstania właśnie NATO. Ten szczyt odbędzie się właśnie w Waszyngtonie, więc Ameryka ma ogromne zobowiązanie i przecież NATO to nie jest wyłącznie darowizna dla Europy, ale także darowizna Europy w bezpieczeństwo Ameryki. Poza tym proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale w traktacie chyba nie ma słowa o poziomie wydatków. Jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tam nie ma sprecyzowania, kto zasługuje na pomoc, a kto nie. Tylko jest wyraźnie napisane, że jeżeli jeden z członków NATO zostanie zaatakowany, to cała reszta leci go bronić, tak w dużym uproszczeniu. W sporym uproszczeniu nie ma rzeczywiście żadnego uwarunkowania. Natomiast mówi się, że NATO w preambule do traktatu waszyngtońskiego mówi się o tym, że NATO będzie dbać o praworządność, o konstytucyjność władzy członków właśnie, rozszerzać ten świat demokracji. Mówi się też o tym, że każdy kraj będzie reagował w razie zagrożenia jednego z nich w miarę swoich możliwości. To czasami pomijamy, to jest takie miękkie może sformułowanie, które daje możliwość, że każde te możliwości poszczególnych członków są bardzo różne. I one są większe, mniejsze, ale czasami choćby z racji położenia geopolitycznego są niezwykle istotne. Panie ambasadorze, już kończąc wątek Trumpa, bo jeszcze trochę o Europie chciałam porozmawiać. Co oznacza jego wygrana dla nas, dla Polski? No niepewność przede wszystkim. Ja nie sądzę, żeby NATO jako organizacja były zagrożone, ponieważ
sam prezydent nie może rozwiązać tego problemu. Może zmniejszać wydatki. Ale może, chciałem to powiedzieć, będzie umierać powoli po prostu. Ale może w taki sposób traktować Sojusz Północnoatlantycki, że jego znaczenie będzie maleć, że to poczucie wspólnotowości, jedności, właśnie to muszkieterska taka zasada, tak, że wszyscy za jednego, jeden za wszystkich, że ona będzie powoli umierać, te zobowiązania nie będą traktowane serio i każdy powie, na koniec, właściwie taka Hiszpania czy Portugalia, im nie zagraża Federacja Rosyjska, nie zagraża może bardziej Iran zresztą, nam z kolei inne. Każdy będzie dbał wyłącznie o swój fragment bezpieczeństwa. To będzie oznaczało upadek wielkiej idei, jaka towarzyszyła założycielom tego sojuszu. Tymczasem popcorn na Kremlu otwiera Putin. Przygląda się temu wszystkiemu, jak sądzę, z daleko idącą satysfakcją. No i w tym myślę, kontekście... że manipuluje nawet tym. Ten jego wywiad, ta rozmowa z byłym dziennikarzem Fox News miała pokazać, że on jest w gruncie rzeczy niezłym partnerem do rozwiązywania problemu świata. Tak, to znaczy, Putin chce wrócić na szczyt do stolika tego głównego, prawda? Jego partnerem najlepszym byłby Donald Trump. Jeżeli oni by usiedli, to by podzielili ten świat. Ci tu, to jest moje, to jest twoje. No, druga żelazna kultura. Tylko pytanie jest, ponad naszymi głowami to po pierwsze, nikt nie będzie nas pytał, a jakie jest nasze zdanie. I można powiedzieć, że Donald Trump odpowiedział mu, jak widzi tę kwestię. Pytanie tylko, panie ambasadorze, gdzie myśmy byli? W której strefie wpływów my byśmy się znaleźli? Właśnie, i to jest zasadnicze pytanie. Jak daleko te ustępstwa Zachodu by poszły, jeżeli wyobraźmy sobie, że Zjednoczone Królestwo, które jest na wyspie, mówi, dobrze, ale my mamy zupełnie inny, mamy arsenał atomowy, mamy największe po Stanach Zjednoczonych siły ekspedycyjne. Damy sobie radę i mamy swoje porozumienia z Ameryką. Po co nam ta reszta Europy? Francja ma swoje zasoby. Niemcy przytulą się do Francji i stworzą jakiś wewnętrzny krąg ścisłego, a dołączy do nich na pewno Belgia i Holandia, bo to naturalny Benelux tak zwany, będzie się trzymał Francji i Niemiec. A gdzie my będziemy? My znajdziemy się znowu w szarej strefie pomiędzy. Ktoś powie, dobrze, a Polska niech daje sobie sama radę. No. Tak, niestety historia lubi się powtarzać, aby to się nigdy nie wydarzyło i w tym kontekście chciałam pana jeszcze zapytać o tę aktywność obecnego premiera i ministra spraw zagranicznych, bo no, wiemy, że dwie pierwsze wizyty Donald Tusk odbył w Brukseli, siłą rzeczy bo był szczyt Rady Europejskiej, później był w Kijowie, dzisiaj Paryż i Berlin. Jakaś taka reanimacja, tak to chyba trzeba nazwać, Trójkąta Weimarskiego. W tym celu też do Paryża leci minister Radosław Sikorski. Czy pana zdaniem rzeczywiście reanimacja Trójkąta Weimarskiego, bo chyba był już prawie trupem przez ostatnie lata, to jest rzecz, która jest jednym z priorytetów, jeżeli chodzi o polską dyplomację w tej chwili? No, reanimacja trupa to nie jest fajna rzecz, ale ja myślę, że chodzi o coś większego. Oczywiście Trójkąt Weimarski jest instrumentem, w którym my zresztą jesteśmy najsłabszym elementem, ale dzięki temu możemy awansować. W gruncie rzeczy idzie o to, aby odnowić tak zwany motor europejski. To znaczy krajów, które mają dużą dynamikę wzrostu ekonomicznego jak Polska, duże możliwości, a jednocześnie w ciągu ostatnich lat spadły na margines całego procesu odnawiania Unii Europejskiej, w tym także obronności. Bo jednym, jeżeli nie nawet najważniejszym obecnie elementem polityki europejskiej, to jest to, co zrobić, jeżeli Stany Zjednoczone będą mniej aktywne w Europie. No, trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność. Trzeba stworzyć mechanizmy podejmowania decyzji przede wszystkim. To jest tak zwane uwspólnotowienie. O tym mówią Francuzi, o tym mówią Niemcy. Jaka będzie nasza rola, zobaczymy. Chcemy mieć wpływ na to i myślę, że to jest początek tej ścieżki, w której powiem tak, niech to nie będzie traktowane jako lizusowstwo, dobrze, ale naszym największym atutem jest Donald Tusk. Ze względu na doświadczenie, ze na względu doświadczenie, na jego rolę, na znajomości, na jego też przykład człowieka, który, polityka, który doprowadził swój kraj do powrotu na ścieżkę demokracji, co w europejskim świecie nie jest takie częste.
mieliśmy raczej przykłady odwrotne, staczania się różnych krajów gdzieś tam na margines. Mam na myśli i Polskę, i Węgry. Ale powiedzmy sobie, mieliśmy wiele wątpliwości co do tego, jaka będzie przyszłość Włoch na przykład. Szczęśliwie premier Włoch okazała się osobą dużo bardziej proeuropejską i skłonną do... Tak. Nie wszyscy się spodziewali, ale mogło też być inaczej. Mamy niepewną sytuację w Holandii, gdzie prawica wygrała wybory, ale nie może stworzyć rządu. Jednym słowem, jesteśmy w tej chwili na takiej ścieżce do powrotu do wąskiej grupy państw, które będą decydowały i nadawały tempo zmianom, które dla Polski są kluczowe, dla naszego bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Jednym z głównych zadań jest w tej chwili takie otrzeźwienie trochę państw zachodnich Unii Europejskiej i uświadomienie, że Ukrainy w żadnym stopniu nie można odpuszczać. To jest bardzo piękne, że premier Tusk, minister Sikorski, że wzięli na siebie rolę takiego sumienia europejskiego. A wzięli pana zdaniem taką rolę na siebie? Zdecydowanie tak. Mówię to na podstawie też rozmów i osobistych kontaktów. Ta wizyta ministra Sikorskiego, ta wizyta później premiera Tuska, ich zaangażowanie i emocje, które wkładają w słowa wtedy, kiedy mówią o właśnie Ukrainie, robi wrażenie. Ktoś musi to mówić po prostu. Żeby te konflikty, które w tej chwili są rozwiązywane, bardzo trudne ekonomiczne, mówię o rolnictwie i transporcie przede wszystkim, żeby one nie zepsuły czegoś, co jest początkiem takiej ścieżki nowych relacji, prawdziwych, pogłębionych relacji z Ukrainą po prostu. Panie ambasadorze, a czy pan jest zwolennikiem takiego rozwiązania pod tytułem Europa powinna się wspólnie zbroić, stworzyć jakąś być może w przyszłości wspólną armię, mieć wspólne wydatki na obronność? Czy w kontekście tej wielkiej niepewności za oceanem to jest scenariusz, który my naprawdę w realny sposób powinniśmy rozważać? Czy on jest w ogóle nierealny, więc nie ma sensu się nim zajmować? Znaczy, jest dużo wątpliwości. Ja jestem optymistą. To znaczy, Europa nie ma innego wyjścia po prostu. W zasadzie, jeżeli popatrzeć na wydatki, to one są naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mówię o europejskich członkach NATO, ale czego brakuje? Brakuje woli politycznej. To jest tak, że żeby coś zrobić, potrzebne są dwa elementy. Trzeba mieć i środki, ale też wolę polityczną. Z tą wolą polityczną jest tak, że armie tradycyjnie, armie narodowe trudno się oddaje pod zarząd innych. W natowskich siłach ekspedycyjnych czy innych, Afganistan i tak dalej, to są tylko fragmenty małe, ale zrobić większe dowództwo, usprawnić system podejmowania decyzji tak, żeby nie trzeba było 2 tygodnie czy 3 tygodnie czekać, aż coś się wydarzy, tylko nawet uprzedzająco działać, żeby rozmieszczenie europejskich sił zbrojnych było proporcjonalne do zagrożeń. Europa musi w to wejść. Pytanie jest tylko, jak szybko to zrobi. Mam wrażenie, że przywódcy Francji, Niemiec i w jakimś stopniu nasi przywódcy, ich myślenie idzie w tym kierunku. Są detale, które ani nie jestem specjalistą, ani nie odważyłbym się tutaj rozwijać, ale one w każdym kraju inaczej wyglądają. Będziemy chcieli osiągać swoje cele poprzez to, aby w naszym kraju, w Polsce, ta odporność na atak była większa po prostu, a więc skupić uwagę na wschodniej flance europejskiej. I taką rolę, jak sądzę, i premier Tusk, i minister Sikorski będą eksponować podczas swoich spotkań w Paryżu i Berlinie. I na sam koniec, panie ambasadorze, ja nie wiem, czy pan ma jakąś insajderską, jak to się nieładnie mówi, wewnętrzną, drodzy państwo, wiedzę dotyczącą zmian w polskiej dyplomacji, tak to chyba trzeba nazwać, ale przyszedł ten moment, kiedy obecny rząd chce wymienić większość chyba, jeżeli nie wszystkich ambasadorów.
No, ale warunki stawia prezydent Andrzej Duda, bo 4 osoby podobno mają zostać na swoich stanowiskach i to są oczywiście osoby związane z prezydentem, osoby, które kiedyś pracowały w jego kancelarii, od choćby pan Krzysztof Szczerski, który pełni rolę ambasadora przy ONZ. Ma pan jakąś wiedzę na ten temat? Czy rzeczywiście jest tak, że trzeba wymieniać praktycznie większość tych ambasadorów? Znaczy, muszę czy to poczynić... jest po prostu na zasadzie teraz my? Znaczy, nie, oczywiście nie. Ja temu uważnie się przyglądam, także z wewnątrz. Mogę powiedzieć, że jestem dosyć doświadczony w tym obszarze. Oczywiście decyzję będzie podejmował minister spraw zagranicznych. Tak. To jest jego kompetencja. Oczywiście musi być to zatwierdzone też przez premiera. Każda nominacja ma parafę też premiera i na końcu jest pan prezydent, który stawia swoje warunki, co we wszelkich negocjacjach jest rzeczą normalną. Więc dobrze jest wiedzieć, jakie są oczekiwania pana prezydenta. Natomiast sytuacja jest taka, że w tym dużym gronie jednak przedstawicieli państwa polskiego za granicą jest parę osób, które spełniają i kryteria. Mam na myśli wiedzy, tak, doświadczenia, takie chociażby jak językowe, to znaczy porozumiewają się w obcych językach, ale też jest bardzo dużo osób, które wyjechały za zasługi jakieś, za lojalność, za zasługi. No, albo trzeba było im znaleźć jakieś miękkie lądowanie. I co gorsze, dochodzą później do wniosku, że to jest właśnie nagroda, czyli nic nie muszą już dalej robić, ponieważ to jest jakieś spłacenie długu, który został wobec nich zaciągnięty. Mamy całą listę taką naszych ambasadorów, którzy po prostu uważają, że to jest pobyt w gruncie rzeczy wypoczynkowy, nagrodę za zasługi, które wobec jakichś polityków się nic teraz... bardziej błędnego, przynajmniej no więc, po prostu tak nie jest. Znaczy, ja o tym wiem i to mogę tylko potwierdzić, że wolą ministra Sikorskiego jest przywrócenie profesjonalizmu w polskiej dyplomacji. A czy pan uważa, że Marek Magierowski powinien zostać na swoim stanowisku, czy nie? No to nie jest moja decyzja. No ja wiem, że nie pana, no ale jaką pan ma ocenę jego ambasady? W międzyczasie nie byłem w ambasadzie. Był Izrael, potem Stany Zjednoczone, tak? No, ta ścieżka jest dosyć kręta. No, dorobek akurat w Izraelu, powiedziałbym, że jest wyjątkowy i to nie w tym pozytywnym sensie. Rzadko się zdarza, żeby ambasador był w taki sposób żegnany. Mhm. Choć trzeba rozumieć stan emocji też z drugiej strony, jaki panował między władzami Izraela i Polski w danym momencie. Do tej pory ambasadora nie mamy chyba, prawda? Nie mamy ambasadora. No właśnie, w takiej sytuacji. To jest też coś niebywałego zupełnie. Izrael jest krajem bliskim nam z bardzo wielu powodów. Nie tylko historycznych, ale też jako partner gospodarczy i w zakresie obronności właśnie. Więc to jest bardzo ważne, żeby był tam ambasador. Jestem pewien, że taka decyzja w nieodległym terminie zapadnie. Natomiast wracamy do ambasadora Magierowskiego. Powiem tak, poznałem ambasadora Magierowskiego jako rzecznika jeszcze prezydenta i nie ulegam wątpliwości, że jest zdolnym człowiekiem. Z całą pewnością zdolnym językowo. Rozmawialiśmy też po hiszpańsku, bo jest absolwentem iberystyki poznańskiej, o ile dobrze pamiętam. Natomiast pytanie jest, na ile wypełniał swoje funkcje jako ambasador w Stanach Zjednoczonych. Na ile byłby w stanie współpracować z obecnym ministrem, prawda? Bo to też jest bardzo ważne. I realizować jakąś strategię obecnego rządu. Minister Sikorski jest nie tylko doświadczony, ale elastyczny, natomiast są minister pewne... Sikorski jest elastyczny? Jest elastyczny, bo ostatnia cecha, która mi się kojarzy. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że w ciągu swojej kariery tolerował naprawdę ludzi zupełnie innych poglądów. Zresztą czas płynie i też... wszyscy nabieramy innego dystansu do naszych wcześniejszych poglądów, trzeba pamiętać. Bo ja rozumiem, że odwołuje się pani do bardzo wczesnych... Nie, w ogóle do osobowości jako takiej. Tak mi się wydaje, że to taki, jak to się mawia, samiec alfa. Minister lubi porządek. Lubi, żeby ambasadorowie byli profesjonalni. Pyta o to, wiem, jakie to ma doświadczenie, jakimi językami się posługuje, jakie studia skończył, czy ma jakieś osiągnięcia, czy w poznawaniu danego kraju, czy danego regionu, jakie ma zdolności komunikacyjne. Jednym słowem,
Myślę, że jest dosyć otwarty. Weryfikacja trwa w każdym razie. Ale przyglądanie się, i to takie bardzo uważne, oczywiście ma miejsce i sądzę, że w nieodległym czasie będą podjęte decyzje również personalne odnośnie kadry kierowniczej czy ambasadorskiej. Czas nas goni jednak mimo wszystko. Ryszard Sznepf, był ambasador Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych. Panie ambasadorze, to była przyjemność. Jak zwykle bardzo dziękuję za to spotkanie. A u Państwa już za chwilę pani doktor Barbara Brodzińska-Mirowska. Zapraszam. Bez niezależnego, rzeczywiście niezależnego Trybunału Konstytucyjnego nie ma praworządności, nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana, by była rzeczywiście aktem podstawowym. Dzisiaj ci sami, którzy nie tak dawno jeszcze nosili napis Konstytucja na koszulkach, ją depcą. Depcą ją w sposób zupełnie niesłychany. Nie może być tak, że wielka część Polaków, Polacy milczący, Polacy, którzy nie mają swoich mediów. Tak nie może być. Republika jest wspaniała, ale nie może być jedna. Musimy odzyskać medialną siłę. Musimy odzyskać medialną siłę po to, by w Polsce była demokracja. A demokracja to podstawa tego, że jesteśmy obywatelami, a nie poddanymi, że jesteśmy wolnymi ludźmi. Mimo że demokracja przetrwała z jakimiś ranami, z jakimiś ubytkami, ale przetrwała ten trudny czas, to jednak to przekazanie władzy przez tych, którzy przegrali wybory, tej koalicji, która wygrała wybory, nie idzie, no powiem delikatnie, nie idzie gładko. Nie chcę się znęcać nad tymi, którzy wybory przegrali. Taka jest logika. Ja też przegrywałem w życiu wybory. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. To jest w ogóle sól demokracji, istota demokracji. Przegrałeś, przekonaj ludzi, wygrasz, będziesz ponownie u władzy. Musisz do tego oczywiście przekonać właśnie ludzi. I musisz też szanować tę podstawową regułę gry. Jak są wybory, następuje zmiana władzy, to nie można kwestionować tego faktu. Ja nie mówię, że pan Jarosław Kaczyński ma się we mnie zakochać. Broń Boże, nie, w ogóle ostatnia rzecz, jaka by mi do głowy przyszła. Państwa gościem dr Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, kampania samorządowa ruszyła pełną parą. To już chyba po tej inauguracji wczorajszej w Morągu przez Donalda Tuska możemy stwierdzić w 100%. I znów, właściwie nie wiem, czy pani ma takie poczucie, jakbyśmy się trochę cofnęli wszyscy w czasie, no bo wyglądało to bardzo podobnie do kampanii parlamentarnej. Donald Tusk, podwinięte rękawy, biała koszula wśród ludzi, Jarosław Kaczyński, atakujący głównie Tuska, no, tym razem przed Trybunałem Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej w obronie praworządności, w obronie konstytucji i jako strażnik demokracji. Czy jest przekonujący, pani zdaniem, Jarosław Kaczyński w tej roli dla wyborców? To zależy oczywiście dla których. Dla swoich żelaznego, dla żelaznego elektoratu pewnie tak. A wiemy, ile ma dzisiaj żelazny elektorat? Mniej więcej 20%. Okay. Ale dla reszty? Dla reszty myślę, wyborców że zupełnie PiSu. Nie. Zupełnie nie. Właśnie chciałam powiedzieć, że tutaj ja rozumiem tę strategię w taki sposób, że trzeba ten swój konsolidować, no bo oczywiście nie ma skąd za specjalnie czerpać, ale wyborca, umiarkowany wyborca PiSu ma tego dość. I zresztą jak spojrzymy na badania, widać wyraźnie, że nawet elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo zmęczony tym, co robi Prawo i Sprawiedliwość, jak się odnajduje w tej roli opozycyjnej. Przede wszystkim ma dość Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w głębokim, moim zdaniem, kryzysie, również kryzysie wewnętrznym. Nie ma pomysłu na to, jaką nową ofertę zbudować. Nie ma też przestrzeni na to, skąd brać nowego wyborcę. A co wymyśli, to nie wychodzi. Co wymyśli, to nie wychodzi, więc są w pewnego rodzaju impasie i uważam, że dzisiaj Jarosław Kaczyński szkodzi tej partii. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj w bardzo trudnym momencie, ponieważ z kolei gdybyśmy założyli taki scenariusz, że prezes Kaczyński przestaje tym prezesem być, no to w zasadzie należy wówczas założyć, że zaczną się tak potężne wewnętrzne tarcia i konflikty, zresztą one już są, ale wyjdą, że tak powiem, na światło dzienne, że też nie wiadomo, co z tą formacją dalej się wydarzy. Coraz częściej na następcę Jarosława Kaczyńskiego
przykład namaszczany jest przez część mediów, ale nie tylko, Przemysław Czarnek, ale do tego dojdziemy za chwilę. Na razie skończmy te kwestie związane właśnie z kondycją prezesa, bo on w ubiegłym tygodniu mówił rzeczy zupełnie niesłychane. Już pomijam to, że zwracał się do strażnika marszałkowskiego, że jak pan dostanie rozkaz, żeby mnie zabić, to czy pan to zrobi? Potem była ta wypowiedź już bardzo szeroko omówiona, dotycząca zabójstw politycznych, że obecna opozycja jest do tego skłonna. Ale ja mam dla pani, i to jest ten moment, kiedy państwu mówiłam, że też będziemy prosić o interpretację, bo Jarosław Kaczyński przed Trybunałem też oczywiście mówił o Tusku, ale o składzie tego rządu. I teraz uwaga, ja cytuję, a państwo piszą tutaj, bardzo proszę na czacie, co pan prezes miał na myśli, i pani doktor, o pani interpretację też będę prosić. Prezes mówi tak: Donald Tusk jest wrogiem pań, wrogiem kobiet. Ten skład, jeśli chodzi o płeć piękną w rządzie, doskonale służy tej niechęci, jeżeli ta niechęć rzeczywiście ma miejsce. Może on po prostu jest umysłowo bliski tym paniom. Ja słyszałam zapowiedź, że pani redaktor już zapowiedziała to ważne zadanie dla mnie, więc ja tutaj pilnie przed wejściem na antenę czytałam kilkukrotnie. Ja nie wiem, o co chodzi prezesowi Kaczyńskiemu, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie poddać tego jakiejkolwiek interpretacji, dlatego że ja nie wiem, o co chodzi. Czy znaczy, że jak rozumiem, próbuje pan prezes Kaczyński jakby wskazać, że jak rozumiem panie, które pełnią poważne... Chcę obrazić poważne, chyba panie ministry. Że jak rozumiem, one nie mają potencjału intelektualnego. Że Tusk jest wrogiem kobiet, dlatego wyznaczył te panie do składu rządu, ale tam, prawda? To chyba ten wróg kobiet później, że to się... Nie, to się nie klei. Szanowni państwo, to się w ogóle nie klei w żaden sposób. My możemy tutaj próbować nadać temu jakieś sensowne, logiczne ramy. Ja powiem tak, politycznie bardzo nie służy prezesowi Kaczyńskiemu odnoszenie się do kwestii kobiecych. I to bym powiedziała tak bardzo dyplomatycznie to ujmuję. Jak tylko prezes Kaczyński zaczyna mówić o kobietach, to naprawdę nie służy to swojej partii. To jest wtopa. I powiem więcej, on nie dość, że obraża, bo tutaj jakby intencja wprawdzie powiedziana jest w taki sposób, że nie wiadomo, o co chodzi, ale dosyć jasna jest, chodzi o to, żeby obrazić kobiety. Natomiast nie wiem, czy pan prezes jakby pamięta, że w jego partii też są kobiety, że one też pełniły określone funkcje. Ale jak rozumiem, to jest inna jakość kobiet, pani doktor. Znaczy ja mam wrażenie, że to właśnie o to chodzi, że tutaj hierarchizuje pan prezes, że są kobiety i są kobiety. No, to jest kwestia dyskusyjna, jak pan prezes traktował kobiety w swoim rządzie. Szczególnie tym chwilówkowym, prawda? Tak. Wtedy jakoś tak dużo ich się nagle zrobiło. Było bardzo dużo, tak, wielu ministerstwach, więc możemy sobie oczywiście dyskutować, jaka jest jakość podejścia do kobiet, czy one rzeczywiście mają jakąś władzę, że są samodzielne w Prawie i Sprawiedliwości, czy nie, ale myślę, że to w ogóle nie o to chodzi. Prezes Kaczyński w ostatnim czasie bardzo ukierunkowuje uwagę na radykalizmy, na takie tabloidowe wręcz, bym powiedziała, hasła. To nie służy partii. I on tego nie widzi? I on, albo przynajmniej jego współpracownicy tego nie widzą, żeby jakoś zasugerować mu zmianę retoryki? Ja myślę, że widzi to bardzo dużo ludzi, dlatego że same głosy z Prawa i Sprawiedliwości. Pani redaktor, to nie jest tak, że ja się czepiam, czy pani się czepia, tylko środowisko Prawa i Sprawiedliwości bardzo krytycznie podchodzi do tego, co mówi i jak zachowuje się prezes Jarosław Kaczyński. I to jest z punktu widzenia długofalowej polityki, w sensie funkcjonowania partii, naprawdę niekorzystne. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj wchodzi w wybitnie złej kondycji w tę wiosnę wyborczą. No to dlaczego to nadal się dzieje, pani doktor? Przepraszam, być może to jest naiwne z mojej strony, ale jeżeli pani mówi, że w samym Prawie i Sprawiedliwości jest już duże krytyczne stanowisko w stosunku do postawy prezesa, o tak to nazwę ogólnie, to dlaczego prezes dlatego, cały czas kontynuuje taki, a nie inny sposób działania? Dlatego, że jest pewien styl zarządzania partią, czyli przez lata był tam, nie chcę używać słowa kultynostki, ale niemal politycznym bogiem. Proszę zwrócić uwagę, jaka była narracja. O tym wielokrotnie przedstawiciele tego środowiska mówili o tym, że tylko pan prezes ma rację. To znaczy jego pozycja, pomimo tego, że tego może nie być widać na pierwszy rzut oka, ale w Prawie i Sprawiedliwości to grono decyzyjne jest paradoksalnie dość szerokie, dlatego, że tam Jarosław Kaczyński ma swoich takich zaufanych ludzi, z którymi on pewne kwestie przedyskutowuje, więc to nie jest tak, że on tylko jednoosobowo, jego zdanie oczywiście się liczy, ale on ma doradców. I teraz to jest konsekwencja tego, jaki był styl przywództwa tej partii przez lata, gdzie ludzie nie są w stanie wejść realnie w dyskusję z Kaczyńskim w taki sposób, żeby on zmienił swoje zachowania, bo to nawet nie jest kwestia tego, że nie wiem, pewnie też się boją, ale z drugiej strony jego styl przywództwa doprowadził
doprowadził do tego, że tam politycznie nikt nie ma takiej siły, no bo ja też nie mówię o tym, żeby, że ważne jest, żeby w partii też była umiejętność budowania swojej pozycji. Jarosław Kaczyński nie zbudował takiej przestrzeni, żeby ktoś mógł realnie dzisiaj jemu powiedzieć... Zresztą trochę podobnie było w przypadku Tuska i Platformy oczywiście, w roku 2015. To są zresztą cele, ale to już jest zupełnie tak, to już jest zupełnie... Zresztą słono zapłacili za to. Natomiast wracając jeszcze do Przemysława Czarnka, bo on jest tak namaszczany w tej chwili. Czy pani zdaniem to jest rzeczywiście taki kaliber polityka, który byłby w stanie Kaczyńskiego zastąpić? Myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego ja bym powiedziała nawet więcej. Jeżeli spojrzymy na to, kto potencjalnie mógłby to zrobić, no to Morawiecki, Mateusz, no raczej nie. Premier cały czas jest outsiderem, pomimo tego, że wiele lat sprawował bardzo ważną funkcję, ale środowisko Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza to takie ugruntowane wcześniej, związane z Porozumieniem Centrum, no nie ma takiej opcji. No, Mariusz Błaszczak, bardzo lojalny polityk, ale ja bym powiedziała, że bez charyzmy, która jest potrzebna do przywodzenia partii, mówiąc bardzo oględnie. Teraz minister Czarnek od lat robi bardzo ważną pracę dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że te wszystkie takie bardzo silne, mocne wypowiedzi, które były często dyskutowane na forum, były dla prezesa Kaczyńskiego bardzo ważne. Czyli Czarnek nie boi się powiedzieć rzeczy mocno, nie boi się... No, było brudnej roboty przez jakiś czas. Tak, i no, w ten sposób Jarosław Kaczyński też testuje swoich polityków. Kto będzie w stanie rzeczywiście pewne tematy trudne podejmować. A dodatkowo uważam, że no, minister Czarnek bez dwóch zdań ma tę charyzmę. Już pomijam jakby w jakim może się podobać lub nie, tak, ale... Może się podobać, nie, możemy się nie zgadzać lub nie, natomiast ten człowiek ma charyzmę. No i na pewno też generacyjnie to jest jednak młodsze pokolenie, więc ja myślę, że z tego całego pakietu, też niedużego, on najprawdopodobniej by sobie z tym świetnie poradził. No dobrze, a kwestia czegoś takiego jak własne zaplecze polityczne i środowisko zbudowane wewnątrz partii... Język mi się plącze. Środowisko zbudowane wewnątrz partii. Wiemy, że nie da się bez tego. Nie da się bez tego. Ugrupowaniem zarządzać, więc pytanie, czy pani zdaniem Czarnek już nad tym pracował, pracuje? Ja czy myślę, na razie jest takim indywidualistą? Nie, ja myślę, że oczywiście indywidualistą jest pod względem takiej potrzeby jakby no, budowania swojej pozycji politycznej, co zresztą u polityków jest ważną cechą, żeby mieć ten taki imperatyw na władzę, bym powiedziała, ale zdrowo rozumiany. Natomiast ja myślę, że on buduje te swoje frakcje, zaplecze, tę frakcję. Tak. I to jest zresztą bardzo ważne w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, bo te środowiska są też podzielone. Więc oczywiście władzę w partii zdobywa ten, kto jest w stanie w jakiś sposób połączyć te różne frakcje i zadbać o wspólnotę pewnych interesów. Ja myślę, że on ma z tej całej grupy największe ku temu predyspozycje i możliwości. Natomiast zobaczymy, czy do tego dojdzie i w jakiej konfiguracji do tego dojdzie. Ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość, takie jak my dzisiaj widzimy tę partię, nie przetrwa w takiej dłuższej perspektywie. No właśnie, przepraszam, że wejdę w słowo, ale tutaj jeden z naszych widzów komentuje, że w kwietniu nastąpi ostateczny koniec PiSu. Tylko że ten koniec PiSu już wielu zapowiadało wielokrotnie też analizowaliśmy, czy to jest możliwe. I ten PiS się trzyma. No. Ja myślę, wygrał wybory, że znaczy, tutaj, miał pierwszy wynik. No tak, ja myślę, że tutaj nasz widz, słuchacz ma na myśli właśnie to, że Prawo i Sprawiedliwość skończy się w tej formule. Ja też byłabym bardzo ostrożna i bardzo ostrożnie podchodzę do takich jednoznacznych tez, że teraz oto koniec Prawa i Sprawiedliwości. Nie. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, które cały czas, pamiętajmy, ten żelazny elektorat, powiedzmy, ma na poziomie 20%, będzie przechodziło przemianę, albo inaczej, musi przejść przemianę, jeśli ma funkcjonować na scenie politycznej dłużej. I ja sądzę, że to jest absolutnie nieuniknione, jeśli ta formacja pod taką czy inną nazwą, w takiej czy innej formule ma przetrwać. Jeśli nie, to z tych dzisiejszych 190 szabel zostanie Prawo i Sprawiedliwość pod koniec kadencji mniej, bo ja uważam, że przegrane wybory samorządowe, trudna sytuacja w wyborach europejskich, działalność komisji śledczych spowoduje, że te emocje, które nabierają rozpędu w Prawie i Sprawiedliwości, naprawdę będą się wylewać. Ja nie wiem, do czego dochodzi podejrzenie pani doktor, że podsłuchiwania Pegasusem polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo te nazwiska już się pojawiają. Tam jest Terlecki, tam jest Suski, tam jest Czarnecki. No bardzo wiele osób, które no może nie są zawsze tylko w pierwszym szeregu, ale są no w tych pierwszych szeregach. Tak, ale też sądzę, że w Prawie i Sprawiedliwości ta taka część nie z pierwszych stron gazet, bardziej umiarkowanych polityków zacznie mieć tego dość. To znaczy zacznie szukać momentu, w którym będzie czuła pewność, że możliwy jest transfer do innych partii. No ale do Konfederacji czy do Trzeciej Drogi? No bo rozumiem, że innej drogi nie ma dla PiSu. No trochę innej drogi nie ma. Jarosław Kaczyński dlaczego radykalizuje? Z jednej strony radykalizuje, bo chce
skonsolidować, ale z drugiej strony nie chce, żeby mu tam ta konfederacja po prawej jednak urosła. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, no to tutaj otwiera się pole, uważam, dla trzeciej drogi bardzo, czy dla Polski 2050 bardzo duże i nie tylko ze względu na pozyskanie potencjalnych szabel, bo tutaj myślę, że będą bardzo ostrożni, jednak ta identyfikacja z tym środowiskiem Prawo i Sprawiedliwości w postaci przygarnięcia polityków mogłaby nieść za sobą pewne ryzyka, ale otwiera się dla trzeciej drogi ogromne pole pozyskania umiarkowanego wyborcy, więc sytuacja Prawa i Sprawiedliwości jest dzisiaj bardzo trudna, naprawdę na wielu polach, a będzie jeszcze gorzej, bo już pierwsze przewidywania mówią o tym, że wybory samorządowe raczej będą z dużą stratą dla PiS-u. Za chwilę wybory europejskie zobaczymy, tam może być trochę lepiej, no ale jeżeli będzie Wąsik z Kamińskim na jakichś bardzo poważnych miejscach, no to umówmy się, badania opinii też pokazują, że ludzie jednak traktują tych panów i to, co się wokół nich dzieje, bardzo w taki sposób negatywny, więc to też nie przysporzy wielkiej popularności. Poza tym PiS robił w samorządach to, co robił przez ostatnie 8 lat. I ja sądzę, że na tym poziomie samorządowym też ludzie będą, jeżeli będą kojarzyć polityka z Prawem i Sprawiedliwością, to będą mieć odruch. Dlatego na plakatach nie ma loga PiS. Tak. Nawet Łukasz Schreiber, który był ministrem w kancelarii premiera Morawieckiego, na tym startuje na przypomnę prezydenta Bydgoszczy, nie przyznaje się do PiSu. No ruch taktyczny, strategiczny, słuszny, dlatego że to ucieranie nosa na tym poziomie lokalnym, gdzie w tych wyborach polityka krajowa, samorządowej będzie miała ogromne znaczenie, ludzie Ale czy to znowu nie jest strategia a la Kurski, Jacek, ciemny lud to kupi? Znaczy naprawdę ci państwo uważają, że wyborca, przepraszam, no nazwę to po imieniu, jest tak głupi, że naprawdę nie będzie pamiętał, że to jest polityk Prawa i Sprawiedliwości i że właśnie nie wkurzy go to, że ktoś go próbuje tutaj wykolegować? Ja myślę, że jesteśmy teraz na bardzo takim ważnym poziomie politycznym i ludzie jednak będą bardzo mocno wyczuleni. Pamiętajmy, że jesteśmy jednak na fali wyborów parlamentarnych, więc te emocje ogólnopolskie, one będą widzialne w wyborach samorządowych bardzo mocno, powiedziałabym, że mocniej niż do tej pory. Więc sądzę, że ludzie no, nie tak łatwo dadzą się, że tak powiem, tutaj omamić tym, że nie ma tych emblematów partyjnych. Tym bardziej, że my w samorządowych wyborach, mówię my jako obywatele, mamy inklinację do tego, żeby jednak głosować na komitety bardziej lokalne, czyli głosujemy personalnie. Tak. Więc zawsze tak było, a teraz myślę, że mimo, że ta duża polityka będzie bardzo obecna w wyborach samorządowych, to jednak myślę, że uwaga wyborców będzie bardzo wyostrzona. Pani doktor, to teraz druga strona. Jak pani ocenia start kampanii Koalicji Obywatelskiej? No, czy znowu jest tak, że taką lokomotywą i motorem napędowym będzie wyłącznie Donald Tusk, bo to się sprawdziło w strategii na wybory parlamentarne? Widzę pewne elementy kontynuacji w tych obszarach, które były sensowne. Czyli sądzę, że Koalicja Obywatelska w tym wypadku będzie próbowała przeciągnąć ten bonus wyborczy październikowy. Odległość czasowa nie jest jeszcze duża, tym bardziej, że rząd zaczął rządzić w połowie października, więc to jest jeszcze sensowny taki przedział czasowy. Grudnia, tak, tak. Grudnia miałam absolutnie na myśli. Więc tutaj ten czas jest dosyć krótki, więc będzie pewnie bonus powyborczy. Myślę, że dla wszystkich partii tworzących koalicję rządową, dla Lewicy myślę mniej, ale dla trzeciej drogi, dla koalicji będzie ten bonus jeszcze tego miesiąca miodowego, więc zaczynają uderzać w takie rewiry, które się sprawdziły, czyli Donald Tusk będzie pełnił ważną funkcję. On też jakby zbiera takie personalne, no bym powiedziała, bonusy właśnie za to, jak ten rząd zaczął rządzić. Przez wielu wyborców tej opcji jednak skutecznie, taki jest przynajmniej odbiór. Natomiast Są też zarzuty, prawda? Niezgodnie z prawem, że tak samo jak PiS, tylko wajcha w drugą stronę. No też jest wielu słów krytyki. Oczywiście, że tak, ale ja sądzę, że on sobie poradzi i powiem więcej, on właśnie na spotkaniach bezpośrednich sobie poradzi skonfrontowaniem się z tymi właśnie zarzutami. Natomiast czy ta kampania będzie osadzona tylko na nim? Na pewno nie, dlatego że będzie kilka bardzo ważnych obszarów, zwłaszcza miast, gdzie będą poważne takie bitwy, bym powiedziała, polityczne toczone, więc charakter tej kampanii... Gdzie pani takiej bitwy się spodziewa? No oczywiście Warszawa będzie takim, ale jest oczywisty tutaj wynik, natomiast będzie bardzo medialna. Będzie, tak. Myślę, że Wrocław będzie trudny, Kraków będzie trudny, więc kilka będzie takich miast, gdzie te pojedynki polityczne będą również medialne bardzo. Czy pani zdaniem Lewica ma dzisiaj jakiś problem tożsamościowy? Ma. Nie dzisiaj, tylko już od wielu lat. Lewica... Ale gdzieś teraz zniknęła zupełnie. Czy jakby tak trochę jakby stała w rozkroku. Nie wiem właściwie, jak to rozkroku, nazwać. Pani redaktor. Lewica ma od wielu lat problem, co jest też ciekawe na gruncie tego, że zasadniczo świat zmienia się tak, że jest bardzo dużo wątków, w których Lewica by się mogła odnaleźć. Lewica zmieniła swój charakter. Lewica dzisiaj nie jest tą partią, którą była w latach 90. To jest partia,
partia dzisiaj ludzi wykształconych, bardziej wielkomiejskich ośrodków. Lewica stawia też w dużej części na kwestie światopoglądowe. I oczywiście z jednej strony to są wątki polaryzujące, więc zasadniczo łatwiej się na tym wybić, ale z drugiej strony w momencie takim politycznym, społecznym, w którym my jesteśmy, dla ludzi jednak ważniejsze zaczynają być te kwestie, od których lewica się oddala. To, że lewica idzie bez Koalicji Obywatelskiej, w sensie, że nie utworzyli samorządowej jednej listy, jest porażką dla lewicy. Źle też wróży na ten wynik samorządowy dla tej partii. Pani Ala tutaj komentuje, że razem psuje lewicę. Och, by bardzo się zgadzam z naszą widzką słuchaczką. Myślę, że partia Razem mocno utrudnia lewicy taką konsolidację. I ja sądzę, że już w lewicy to czuć i widać. To znaczy, pierwszy ruch, który uważam był niekorzystny, to fakt, że partia Razem odmówiła wejścia do rządu. Partia, która chce być wpływową, chce wpływać na to, co się dzieje w kraju. To wygląda trochę na razie jak taka zabawa w politykę. To wygląda jak taka zabawa w politykę i marginalizuje się przez to partia Razem, więc miała okazję być partią młodą i natychmiast uzyskać relewancję polityczną, czyli mieć ten wpływ, zrezygnowała z tego. Oczywiście można przyjąć, że chce po prostu w zgodzie ze sobą budować pewną agendę tematyczną. Tak, że jest antysystemowa, no że nie o stałki jej chodzi i tak chodzi dalej. O to, no że taka to nie narracja. Jest ten moment. To nie jest ten moment, więc partia Razem uważam o wiele więcej zyskałaby, gdyby była w rządzie. Lewica też by zyskała, bo by nie było wrażenia rozbicia. Tak, partia Razem jest na pewno słabym ogniwem lewicy dzisiaj. I teraz jeszcze jedna kwestia. Czy nie sądzi pani, że ostatnie doniesienia dotyczące propozycji zmian w wymiarze sprawiedliwości, o tak to nazwę, i to, że mieliśmy mieć kwestię Trybunału podjętą w ubiegłym tygodniu. No ale nie mieliśmy, bo brak zgody w koalicji. Tutaj napięcie między ministrą Nowacką a Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem, bo pani ministra o lekcjach religii, a pan Kosiniak mówi, że przed wyborami samorządowymi to my nie ruszajmy takich rzeczy, bo to nic nam dobrego nie przyniesie. Czy to już jest pierwszy sygnał jakiegoś, no może nie kryzysu, ale no zachwiania lekkiego tej koalicji, czy nie? Czy to było oczywiste, że przy takiej masie partii tworzących rząd takie sytuacje będą się zdarzać? Nie, nie uważam, że to jest kryzys. Mam w ogóle poczucie, że na razie takie gry frakcyjne, bardzo zorientowane na interes polityczny, trzymają się w ryzach. Czyli poszczególne partie oczywiście walczą o swoje. Daleko nie szukać. Decyzja Tuska, żeby z lewicą na przykład nie iść do wyborów samorządowych, jest tego przykładem, ale to jest wszystko, bym powiedziała, w ramach. W ramach normalnego procesu demokratycznego. Pamiętajmy, że z punktu widzenia demokracji, reprezentowania różnych interesów, różnych grup społecznych, to dobrze, że ci ludzie mają inne poglądy. Myśmy trochę odzwyczaili się od tego i teraz jest takie trochę szaleństwo jej, żeby oni się tylko nie pokłócili. Ale przecież konflikt jest elementem demokracji. Niech dyskutują na argumenty. Proszę bardzo, niech Barbara Nowacka przedstawia swoje argumenty, Kosiniak-Kamysz swoje, jakby to jest normalne. Kłócić w rozumieniu niekonstruktywnych, bezsensownych, takiej bezsensownej jatki politycznej, absolutnie nie. Tego nie chcemy, bo to nie służy naszej i tak poturbowanej debacie publicznej. Natomiast różnice zdań, niech one będą jakby kulturalne, niech one będą w ramach procesu demokratycznego. Proszę bardzo, dyskusja na argumenty. Natomiast ja też sądzę, że dla dobra tej sytuacji politycznej, w jakiej my teraz jesteśmy, pewne tematy jednak warto, żeby politycy omawiali poza kamerami. I nie mówię tego jakby z takiego czystego cynizmu, po prostu uważam, że my też jako społeczeństwo to wyraża w badaniach, potrzebujemy trochę więcej spokoju. Polityka lubi emocje, ale można przekroczyć pewne granice i to pokazują badania, szanowni państwo. Jak się przekroczy z tymi emocjami politycznymi, to ludzie zaczynają mieć taki odruch, że wyłączają odbiorniki, nie słuchają radia, przestają się tym interesować, nie przeglądają kwestii politycznych w internecie, bo mają dość, bo mają poczucie, że mają swoje problemy. Przebodźcowanie tak zwane. Tak, a im politycy żadnych tych problemów nie rozwiązują, tylko dokładają, więc ostrożnie. Pani doktor, czego pani się spodziewa i czy czegokolwiek po Radzie Gabinetowej 13 lutego o 13? Nie spodziewam się jakichś wielkich przełomów. No tutaj każdy podejmuje jakieś tam swoje inicjatywy. Pan prezydent cały czas gdzieś tam próbuje się wbić w ten obraz polityczny. Nie, nie spodziewam się zupełnie przełomów, żadnych. Żadnych. Nie chcę powiedzieć, że będę to trwało bardzo kurtuazyjnie, ale nie. Nie widzę tutaj jakiejś... Niczego to nie zmieni, to tylko myślę, taki teatr polityczny bardziej. Sądzę, że potrzebny tutaj... bardziej prezydentowi myślę, chyba. Myślę, że tak. Potrzeba zaakcentowania swojej pozycji. Nie, nie mam poczucia, żeby to coś wielce zmieniło, no ale uważam, że należy się stawić na tej Radzie i próbować przynajmniej pewne rzeczy przedyskutować. Pani doktor, a jak pani ocenia
te komentarze i odpowiedzi i stanowisko prezydenta Andrzeja Dudy w kontekście no, absolutnie skandalicznych wypowiedzi Donalda Trumpa. Ja lwią część rozmowy z panem ambasadorem Schnepfem temu poświęciłam, ale też z politologicznego punktu widzenia jestem ciekawa pani opinii. Czy jeżeli jest polityk, który może zostać ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych i mówi, nie broniłbym was, a nawet zachęcałbym, żeby Rosjanie robili, co im się podoba, a polski prezydent właściwie nie krytykuje tej sytuacji, mówi tylko, że my jesteśmy bezpieczni, bo mamy wystarczające nakłady na armię. Prezydent, który mówi, że skoro Trump zawsze dotrzymywał obietnic, no to trzeba mu wierzyć na słowo, że zrobi to, co zapowiada. Tutaj akurat w kontekście zakończenia wojny w Ukrainie w 24 godziny. Czy to jest takie stanowisko, którego pani oczekuje od głowy państwa? Ja bym powiedziała bardzo dyplomatycznie. Jest to absolutnie nieadekwatne. To znaczy, to trzeba bardzo mocno podkreślać. Najgorsze, co się może zdarzyć dla Europy, najgorsze, co się może zdarzyć dla Polski, to jest kolejna prezydentura Donalda Trumpa. I o zgrozo, gdyby się okazało, że rzeczywiście Andrzej Duda ma rację i Donald Trump dotrzyma słowa. Szanowni Państwo, to trzeba bardzo mocno podkreślić. Geopolityczne warunki, w których my dzisiaj funkcjonujemy, są naprawdę... No chcę ważyć słowo, ale to jest sytuacja naprawdę bardzo trudna. I dzisiaj i Sikorski, i Donald Tusk, przysłuchiwałam się pani rozmowie z panem ambasadorem, naprawdę mają ważną rolę do odegrania w Europie i myślę, że Europa już to czuje i widzi. Stąd między innymi świat patrzy na to, jak my się podnosimy z tych węzłów różnych populistycznych. I teraz trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że oczywiście Europa się budzi, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Wiadomo, co się dzieje, natomiast ta reakcja pana prezydenta Andrzeja Dudy na to, co mówi Donald Trump, na kanwie wyników, które... Oczywiście, na razie ja bym jeszcze zachowała spokój, bo nie ma kampanii wyborczej w Stanach. Kampania wyborcza dużo zmienia, ale pozycja startowa Trumpa jest bardzo dobra. Więc na kanwie tego, że ten człowiek naprawdę ma szansę na tą prezydenturę, moim zdaniem są zupełnie nietrafione. Jeżeli pan prezydent uważa, że jakby takie umizgi do prezydenta Trumpa dadzą mu potem coś w kontekście bezpieczeństwa, że Donald Trump powie, no bardzo lubię Andrzeja Dudę i w związku z tym ja Polsce pomogę, to myślę, że to jest duża polityczna naiwność. No właśnie, no i w tej sytuacji naprawdę nie chcę się wyzłośliwiać, tylko to jest także ważne z punktu widzenia jakiejś analizy politycznej. Widziała pani to zdjęcie, przypomnijmy je zresztą, pana prezydenta z aktywności fizycznej wczoraj w lesie chyba gdzieś. I takich zaleceń, że wiosna za pasem, czy za 3 dni walentynki, potem wiosna, zaraz lato i wakacje, w związku z tym trzeba dbać o formę. Tutaj o, mamy pana prezydenta, który z takim szerokim uśmiechem w tym dniu, kiedy rzeczywiście no, o świecie, który stoi na krawędzi bezpieczeństwa jakiegoś rozmawiamy. Czy to jest adekwatne? Czy i ja się czepiam, bo... W tej chwili, w czasach postpolityki, mediów społecznościowych, to liderzy, to głowy państw wrzucają tego typu wiadomości. Może zabrzmi pani redaktor, jakbyśmy były nie z tego świata, bo ja się trochę wpiszę w tę pani interpretację. Ja rozumiem absolutnie udział konieczności takiej bycia w obszarze social mediów, tego jak to ma bardzo ważną rolę dla wizerunku polityków, dzisiejszej polityki w ogóle, ale... Ja na to patrzę przez pryzmat wizerunku Andrzeja Dudy. Przez ten indywidualny pryzmat. Mhm. I ja rozumiem, że w ostatnich tygodniach, dniach pan prezydent podejmuje taki manewr budowania tego wizerunku, bardziej złagodzenia tego wizerunku, takiego wyjścia bardziej do ludzi. I powiem szczerze, z punktu widzenia procesów politycznych, komunikacyjnych, ten zabieg nie jest udany. To znaczy, to po prostu mu nie służy. I teraz dlaczego? Dlatego, że Andrzej Duda jakby generuje bardzo dużo w tej sferze internetowej na swój temat żartobliwych memów. No to nie służy powadze urzędu, nie służy jego wizerunkowi. Więc ja myślę, że chyba jednak dla dobra wizerunku pana prezydenta byłoby trzymać się tego bardziej formalnej, bym powiedziała, strony wizerunku prezydenta Rzeczypospolitej, bo jemu naprawdę nie służy oczekiwanie tego wizerunku. Ale jak stara się być wizerunku. Bardziej formalny, to mu zarzucają, że się nadyma. No tak, no i tak źle, i tak niedobrze, ale ja naprawdę, jak mam brać pod uwagę oba jakby te komponenty wizerunkowe, to jednak uważam, że dla niego lepiej, żeby on pozostał w tych butach bardziej formalny. No nie służy mu to. Są ludzie, którzy się, politycy, głowy państwa, którym naturalnie przychodzi taki większy luz i budują swój wizerunek w taki sposób. Uważam, że dla prezydenta Dudy to nie jest dobry kierunek. Aczkolwiek naszych widzów do sportu także zachęcamy. Tak.
Tak. To ale dla zdrowia, niekoniecznie dla sylwetki. Pani doktor, bardzo dziękuję. Doktor Barbara Brodzińska-Mirowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Państwu także dziękuję za dzisiejsze spotkanie, bo kończymy już dzisiejsze wydanie Ekspresu. Oczywiście wracamy do Państwa jutro o godzinie 9:07. Dziś spokojnego południa, popołudnia i wieczoru. Proszę o nas jutro nie zapomnieć. Kłaniamy się nisko. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Magda Schmidt i cała ekipa. Do jutra. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek. Ja się nazywam Jan Złotarowicz i to jest mój raport. I ten tydzień zacznę o najbardziej klasycznym dla siebie stylu, czyli spojrzymy na sytuację na rosyjskim froncie. Dawno tego nie robiliśmy, a bardzo jest to ważne, bardzo jest to potrzebne. Ten poprzedni tydzień przyniósł nam dosyć niepokojące wiadomości, nie tylko z frontu, ale również i z polityki. No, wystąpienie Donalda Trumpa, które Kamila tu ze swoją gościnią przed chwilą omawiała. Wcześniej amerykańska telewizja dała głos Putinowi, który jakieś bzdury i kłamstwa opowiadał. No i niewesoło dzieje się na froncie, o czym za chwilę sobie z moim pierwszym gościem porozmawiamy. W drugiej części raportu, bo jeszcze szykujemy dla Państwa drugą, zmienimy zupełnie nomen omen front i spojrzymy na sytuację nie mniej istotną, chociaż skrajnie różną. Zobaczymy, jak szykuje się sytuacja w szkolnictwie i wśród nauczycieli, no bo skończyła się druga tura rozmów o podwyżkach i pytanie, czy to już jest koniec i czy to już jest załatwione, czy też cokolwiek jeszcze nauczyciele będą chcieli wywalczyć. Ale to w drugiej części w rozmowie z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem, a najpierw nasz ulubiony ekspert do spraw wojskowości, komandor, porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert z Defense 24. Dzień dobry, panie komandorze. Dzień dobry, witam serdecznie. 2023 rok minął nam, skończył się, możemy go sobie zacząć, tą rozmowę od podsumowania. No liczyliśmy na to, nie tylko my dwaj, ale wszyscy, że ten rok przyniesie jakiś wielki przełom na froncie, przyniesie jakieś przełamanie, przyniesie wielkie sukcesy ukraińskiej armii. No front nie ruszył ani w jedną, ani w drugą stronę i wielu ekspertów, jak na to patrzy, zastanawia się, czy to już tak pozostanie, czy mamy do czynienia z długo idącą stagnacją, czy też rok 2024 ma prawo przynieść jakiekolwiek zmiany na lepsze, albo niestety na gorsze. Jak pan myśli? Cokolwiek się ma prawo w ciągu najbliższych miesięcy zmienić? Tak
naprawdę wszystko zależy od Zachodu. To znaczy, jeżeli Zachód będzie dalej powstrzymywał dostawy sprzętu, może sprzętu nawet nie, ale dostawy amunicji dla Ukrainy, to niestety ta sytuacja zacznie się pogarszać. To znaczy, że Rosjanie zaczną uzyskiwać zdobycze terenowe, tak jak było w Bachmucie. Bo to, co się dzieje koło Awdijewki, czyli to, co się mówi cały czas, że tamto miasto zaczyna być w coraz trudniejszej sytuacji, tam powtarza się dokładnie taka sama sytuacja, jaka była w Bachmucie. To znaczy miejscowość, która nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o takie działania strategiczne, bo jej zdobycie nie zmieni wojny. Jednak to wszystko powoduje, że ta miejscowość zostanie zdobyta i po prostu Rosjanie pójdą dalej. Czy to jest dobre? No jest złe, dlatego że Ukraińcy będą musieli to potem odzyskiwać i to ogromnymi stratami. Natomiast pamiętajmy o jednym. Ta sytuacja nie pogarsza się na froncie, to znaczy my tam nie mamy żadnej przewagi rosyjskiej nagle w tej chwili, bo tak jak pan powiedział, sytuacja jest w stagnacji. Problem polega na tym, że Ukraińcy są w coraz gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o amunicję. Oni tej amunicji mają coraz mniej i oblicza się nawet, że Rosjanie wykorzystują tej amunicji artyleryjskiej 10 razy mocniej i 10 razy mają jej więcej niż Ukraińcy. Nie jest to dobry sygnał, dlatego że co to powoduje? Ano powoduje to, że Ukraińcy muszą walczyć w zbliżeniu, a to zwiększa straty. Jak się zwiększają straty Ukraińców? To Ukraińcy mają mniej żołnierzy do walki, a poza tym zmniejsza się też nastawienie do tej walki ze strony społeczeństwa. Naprawdę dbajmy o to. Ja myślę, że to jest ważny sygnał dla nas. Jeżeli nie pomożemy Ukrainie, nie przekazując jej odpowiedniej ilości amunicji, to Ruscy prędzej czy później przyjdą także do nas. No tu pan dotknął jeszcze jednego bardzo istotnego problemu, bo jakkolwiek by to brutalnie nie zabrzmiało, no ale jak analizujemy sytuację wojenną, no to musimy o tym mówić w takich często dziwnych słowach. Mówimy o surowcach, które są przez obie strony, czy też zasobach, które są przez obie strony wykorzystywane. No często pada pieniądze, amunicja, sprzęt, ale problemem jest też kluczowy zasób, mianowicie żołnierze na froncie. Ukraińcy rozpoczęli rozmowę o kolejnej fali mobilizacji i już słyszymy, że będzie im ciężko zmobilizować żołnierzy do tego, żeby na front posłać. Dokładnie tak. Natomiast w przypadku Rosji jest i zupełnie inna sytuacja, bo tam są chętni do walki. Myśmy tutaj określili, bo nie wiem, czy pan znał taką aferę dotyczącą ślubu z trupem. To znaczy Rosjanie wpadli na genialny pomysł, że będzie taka możliwość, iż kobiety, które nie są w związku małżeńskim z żołnierzami, którzy walczą na froncie, będą miały potem możliwość, jeżeli oni zginą, wzięcia ślubu z tym trupem. I to jest taka ustawa, która przygotowana jest w Dumie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że za każdego zabitego żołnierza rosyjskiego rodzina rosyjska dostaje nawet 500 000 złotych, w przeliczeniu oczywiście rubli na złotówki. 500 000 złotych to jest bardzo duża suma pieniędzy dla Rosjan. I dlatego ci Rosjanie są chętnie wysyłani przez swoje rodziny na front, nawet jeżeli by mieli zginąć. Także jesteśmy w dosyć trudnej sytuacji, bo Ukraińcy patrzą na to przez pryzmat ochrony swoich obywateli, natomiast Rosjanie się tym kompletnie nie przejmują. Czy to jest ważne? No jest to ważne, dlatego że to bardzo wpływa na sytuację na froncie, ponieważ Rosjanie falami uderzają na siły ukraińskie i punkt po punkcie z ogromnymi stratami zdobywają ten teren. Awdijewka jest tego dokładnym przykładem. Druga sprawa to jest ten przyczółek w okolicach Krynek. I ja myślę, że tutaj należałoby się naprawdę głęboko zastanowić na tym, czy ten przyczółek jest w ogóle potrzebny, bo tam ginie bardzo dużo Ukraińców, a Rosjanie i tak falami idą do ataku i nic na razie nie wskazuje na to, żeby te fale spowodowały zmianę w ich podejścia w odnoszeniu do strat. Także tutaj widzimy, że jest dosyć trudna sytuacja. Ja często rozmawiam z Amerykanami, bo zdarza mi się taka sytuacja i po prostu dyskutujemy na temat tego właśnie, to co pani Biedzycka powiedziała w poprzedniej tej swojej rozmowie, na co się stało z Amerykanami, że oni nagle zmieniają swoje podejście do pomocy dla krajów zachodnich. I ja zawsze przypominam historię. Putin jest swego rodzaju Hitlerem. Jeżeli oddamy mu Sudety, to on zajmie Czechosłowację, a potem uderzy na Polskę. Amerykanie powinni o tym pamiętać. Jeżeli Trump chce być Chamberlainem, proszę bardzo, ale myślę, że to nie o to chodzi, że my musimy naprawdę pomagać Ukrainie, żeby to ona zatrzymała Federację Rosyjską, bo wtedy mniej zginie Francuzów, mniej zginie Niemców, a przede wszystkim mniej zginie Polaków i ludności krajów bałtyckich. Także tego się trzymajmy. Brońmy Ukrainy, bo ta Ukraina broni całej Europy. To jest, ja wiem, że to nie jest pańska wina, ale mam poczucie takiego déjà vu, bo to jest coś, o czym od 2 lat rozmawiamy już nieprzerwanie i cały czas mówimy o tym, no tak, Zachód musi utrzymywać swoje poparcie, Zachód musi wysyłać jak najwięcej broni, jak najwięcej sprzętu, jak najwięcej pieniędzy, Ukraińcy muszą się mobilizować. Natomiast, nie wiem, może znowu jestem pesymistą, ale pan jest zawsze optymistą, więc dlatego wolę z panem o tym rozmawiać. Natomiast obawiam się, że w tym roku sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Kalendarz jest bardzo niesprzyjający. Już tam pomijam to, że w marcu będą, po pierwsze najpierw lada moment, bo w przyszłym tygodniu mamy, no to jest chyba jedyna dobra rocznica, że druga rocznica 3-dniowej operacji specjalnej, więc to jest zawsze pocieszające, że coś, co miało zająć 3 dni, trwa już 2 lata. Z tego
może nie powiem, że powinniśmy się cieszyć, ale to zawsze daje tam jakąś nadzieję i satysfakcję. Natomiast tak, potem po drodze mamy w marcu wybory prezydenckie w Rosji. No one nie mają większego znaczenia, wiemy już dzisiaj, kto je wygra. Natomiast no właśnie, zegar tyka. W lipcu mamy szczyt NATO. Taki szczyt NATO, w którym prezydent Biden dużo nadziei pokłada. Miał być takim przejawem triumfalizmu. Jeżeli do lipca nie uda się nic na froncie przełamać Ukraińcom, a z kolei uda się Rosjanom, no to Biden będzie w bardzo kiepskiej sytuacji przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Panie redaktorze, ale ja myślę, że to, co pan powiedział, rzeczywiście, dajmy trochę optymizmu naszym słuchaczom. To znaczy, przede wszystkim powiedzmy, że sytuacja nie jest taka zła. To, co pan powiedział, jest genialne, że rzeczywiście my możemy mówić, Boże, ta wojna już trwa 2 lata, albo możemy też mówić, super, ta wojna trwa 2 lata, pomimo, że miała trwać 3 dni. To jest podejście, którego się powinniśmy trzymać. Wojna na Ukrainie dała nam czas. I tutaj wejdźmy na sferę wojskową, czyli na to, co myśmy zyskali przez to, że Ukraińcy się tak długo bronią. Uzyskaliśmy możliwość zmienienia naszego podejścia do armii, bo to, co myśmy, do czego myśmy się przygotowali, to właśnie było to, co spowodowało, że Ukraińcy naprawdę na początku wojny ponosili ogromne straty i ponosili ogromne straty terenowe. Także tutaj mamy czas, możemy zmieniać armię. U nas jest o tyle dobrze, że rzeczywiście zmieniła się ta struktura i kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, a więc przestaniemy już mówić być może o polityce, a zaczniemy rzeczywiście zainteresować się tym, co się będzie dzieje, co się będzie działo w przyszłości i rzeczywiście zaczynają się te ćwiczenia, które Steadfast Defender, które rzeczywiście są takim, mają być takim sprawdzianem naszego przygotowania i myślę, że od tego ćwiczenia powinniśmy zacząć. Powinniśmy dokładnie pokazać, czego my nie potrafimy i zacząć przygotowywać się naprawdę, bo możliwości mamy. Mamy środki finansowe, bo wbrew pozorom budżet MON-u obecnie w Polsce jest duży, a w krajach zachodnich ma się zwiększać, więc tutaj jest dobra rzecz. Rozbudowujmy tą armię, oddajmy stary sprzęt Ukrainie, bo to w zupełności wystarcza na Rosjan, a my wprowadzajmy nowy, który będzie rzeczywiście skuteczny i działał w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej w jak najlepszy sposób. Korzystajmy z doświadczeń Ukraińców. Tutaj mamy, mamy dosłownie poligon doświadczalny, mamy na widoku to, co powinniśmy robić. I korzystajmy z tego, a naprawdę ten czas, ja tak liczę, bo wszyscy mówią, że to będzie 5 lat, kiedy Rosja zbierze siły. To jest nieprawda. Rosja, żeby mieć siły takie, jakie miała 24 lutego 2022 roku, czyli 2 lata temu, Rosja potrzebuje nawet 10 lat. I my te 10 lat możemy wykorzystać do tego, żeby się przed tą Rosją zabezpieczyć. Poza tym nawet za te 10 lat Rosja nie odbuduje takiej armii, jaką miała wcześniej, dlatego że po prostu nie ma technologicznie do tego, może to taki... Nie ma technologicznych możliwości, żeby to zrobić. Ja to zawsze powtarzam. Rosja produkuje miesięcznie około 100 czołgów. Tyle traci w ciągu pół miesiąca. W związku z powyższym co miesiąc ilość produkcji nie zaspokaja tych potrzeb, które ma front i tych potrzeb, które ma armia. W przypadku statków powietrznych jest jeszcze gorzej, dlatego że te statki nie tylko są tracone w czasie walki, ale są tracone także w wyniku takiego zużycia mechanicznego. Tych statków powietrznych jest coraz mniej i Rosjanie doskonale o tym wiedzą. Także mamy czas, korzystajmy z tego i pomagajmy Ukrainie, bo im bardziej będziemy pomagali Ukrainie, tym tego czasu będziemy mieli więcej. Na to właśnie, żeby zmienić naszą armię i żeby się zabezpieczyć przed tym, co niewątpliwie przyjdzie. Bo najważniejsze pytanie jest takie, co zrobi Putin, kiedy skończy z Ukrainą? W jakikolwiek sposób. Czy on stanie się krajem demokratycznym? Nie, będzie robił dokładnie to samo. Wzmocni swoje siły i uderzy w innym miejscu. Ja myślę, że pierwsza będzie Gruzja. Zawsze to powtarzam, no bo Gruzja jest najłatwiejszym celem. Ale później już tej Gruzji nie będzie. Trzeba będzie uderzyć w coś innego. No i zastanówmy się na tym, gdzie uderzy jako pierwszy. Czy zajmie na przykład 3 wioski na Litwie i będzie patrzył, co się będzie działo? Bardzo mi się podobała wypowiedź jednego z polityków, który właśnie powiedział, że taki będzie scenariusz. Putin zajmie jakiś teren w krajach natowskich i będzie czekał na reakcję, a tej reakcji najprawdopodobniej nie będzie przy takim podejściu, jakie ma w tej chwili prezydent, znaczy inaczej, przyszły być może prezydent amerykański Donald Trump. No tak, tu już szczęśliwie rozmawiamy na razie o kandydacie na kandydata, który znowu no nie powiedział nic nowego, bo to już słyszeliśmy wielokrotnie. Jeżeli jakiś kraj się nie dokłada do budżetu obronnego, tak jak ustalono to na natowskim szczycie, no to on nie widzi potrzeby, żeby natowscy żołnierze go bronili. Natomiast jakby pomijając już wszystkie jakby komplikacje z tym związane, Trump właśnie ma szansę wygrać te wybory i więc my nie mamy wcale, tak jak pan mówił, 10 lat, bo on powiedział, on jest w stanie zakończyć wojnę w 24 godziny. No to możemy sobie łatwo wyobrazić scenariusz, w którym w listopadzie wygrywa wybory i chwilę zajmie, zanim urzędu nie przejmie, a potem doskonale możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób on tą wojnę w 24 godziny zakończy. Jednym telefonem do Putina i oddanie mu wszystkiego, co tylko ten będzie żądał. Tylko że problem polega na tym, że na to muszą się także zgodzić Ukraińcy, a oni się na razie na to nie zgadzają. I jeszcze jest jedna rzecz. Ja mówiłem o tych 10 latach, bo to jest czas, który upłynie do tego, żeby Putin odzyskał siły pozwalające mu skutecznie uderzyć na NATO. Bo żeby
to zrobić, on naprawdę potrzebuje 10, no 5 lat to jest takie minimum. Natomiast 10 lat to jest taki optymizm, którym ja zawsze jestem optymistą, więc ja tak mówię. Także tutaj jest bardzo ważne. Natomiast obawiam się jednej rzeczy i to było widać wczoraj w jednej z rozmów telewizyjnych. Jedna z pani minister z biura prezydenckiego powiedziała, ale my płacimy, to my możemy być spokojni. To tak nie jest. Panie redaktorze, to jest najgorszy błąd, jaki może zrobić polski polityk. My musimy pamiętać, że siłą wszystkich krajów europejskich jest jedność. I nawet jeżeli jakiś kraj nie płaci takiej sumy, jakiej powinien, to nie należy go od razu wyrzucać na margines i powiedzieć, weźcie go sobie Ruscy, bo my tutaj płacimy, to nie będzie żadnego problemu. Tak nie jest. My musimy być jednością i w tej jedności jest właśnie siła. Jeżeli nawet Amerykanie ograniczą swoją pomoc tutaj dla nas, to Europa też jest w stanie sobie poradzić, dlatego że ma większy budżet niż ma Federacja Rosyjska i to kilkakrotnie. W związku z powyższym może wydać więcej środków na uzbrojenie. Ma też więcej ludności, która jest dostępna i która może być wykorzystana do walki. Także nie jesteśmy w złej sytuacji. Natomiast to, co powiedzieliśmy, my musimy być do tego przygotowani. Możemy teraz mówić o szczegółach, jak powinna się przygotować polska armia do tego, żeby przyjąć tutaj w odpowiedni sposób armię rosyjską, gdyby próbowała wejść na nasze terytorium, bo rzeczywiście takich możliwości i takich zmian, które trzeba wprowadzić w polskiej armii, jest bardzo dużo. Natomiast tak jak powiedziałem, bądźmy optymistami. To nie jest taka zła sytuacja. Jeżeli tylko będziemy podtrzymywali pomoc dla Ukrainy, szczególnie jeżeli chodzi o amunicję, bo oni sprzętu już mają dosyć dużo, no to wtedy Ukraińcy będą się bronili, tracąc mniej ludzi, bo to jest najważniejsze. Im więcej amunicji damy, to nie chodzi o to, żeby Ukraina zdobywała jakieś nowe tereny. Chodzi o to, żeby odpierała ciągłe ataki Federacji Rosyjskiej. To nie jest wojna pozycyjna. Tam cały czas trwa ofensywa rosyjska i jest ona nieudana i to chwała Ukraińcom, że im się udaje cały czas bronić. To nie jest wojna pozycyjna, bo w wojnie pozycyjnej atakują dwie strony. Ukraińcy nie atakują, Ukraińcy się bronią przed masowymi atakami Federacji Rosyjskiej i jak na razie ta obrona jest bardzo skuteczna. Ale z drugiej strony słyszymy też, że Rosjanie też wcale niestety głupi nie są i widać, że coraz lepiej adaptują się do sytuacji, do zmieniającej się bardzo sytuacji na froncie. I już wcześniej słyszeliśmy, jak wiele umocnień poczynili po tej stronie, na tych ziemiach, podkreślmy, na ziemiach ukraińskich, które do tej pory udało im się wyrwać. Jak czytam, że coraz bardziej kreatywni i pomysłowi się stają. Teraz ich najnowszym pomysłem jest 30-kilometrowy carski pociąg, czy taki 30-kilometrowy pociąg, który rzeczywiście ma prawo zatrzymać ewentualną ukraińską ofensywę? Tak, tylko że to, co mówimy, to jest taka inicjatywa, która ma zatrzymać właśnie ewentualny atak Ukrainy. Natomiast ja patrzę na to, w jaki sposób Rosjanie działają, atakując Ukraińców, a tam nic się nie zmienia. Tam idą fale ataków, one się oczywiście różnią, bo tak jak wcześniej wysyłane były kolumny pancerne, tak teraz te kolumny pancerne są mniejsze albo są wysyłane grupy żołnierzy, którzy potem zajmują teren. Natomiast sam sposób działania jest taki sam. Walcowanie ziemi w taki sposób, żeby nic na tej ziemi nie przeżyło i wchodzenie na ten teren żołnierzy rosyjskich, którzy w jakiś sposób, chociaż część z nich się na tym terenie utrzyma. I tak to się odbywa. To są przejścia o długości, znaczy takie zdobycie terenowe o długości 300-200 metrów. To cały czas trwa, jednak jakby nie było, nie są to ofensywy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni na przykład z początku wojny w 2022 roku, kiedy Rosjanie rzeczywiście zajmowali bardzo duży teren. Tutaj takiej możliwości nie ma, ponieważ Ukraińcy owszem bronią teraz Awdijewki, ale może mi pan wierzyć, to, co oni w tej chwili budują za Awdijewką, jest o wiele silniejsze niż to, co było w Awdijewce. Z tym, że powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nacisk będzie ze strony Federacji Rosyjskiej taki sam jak w Awdijewce, to i oni ten teren zajmą. Także to posuwanie do przodu będzie coraz silniejsze, o ile kraje zachodnie nie przekażą odpowiedniej ilości amunicji. Bo wbrew pozorom straty zaczynają działać na Rosjan. Ja zawsze to podkreślam. Rosjanie mają problem z przemysłem. W tej chwili ten przemysł, tutaj możemy dyskutować na temat tego, co się stało w gospodarce Federacji Rosyjskiej i to jest rozmowa taka dłuższa. Natomiast rzeczywiście przemysł zaczyna mieć problemy, bo ten przemysł w tej chwili produkuje na rzecz wojny, ale nie produkuje na rzecz przemysłu. Czyli budżet, który jest w tej chwili przeznaczony na samo społeczeństwo, jest coraz mniejszy. I Rosja jest w tej chwili na 69. miejscu pod względem PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Co to oznacza? Jest nawet za Malezją. Więc tutaj widać, w jakim sytuacji są Rosjanie i ja nie wiem, jak oni to długo wytrzymają. To jest twardy naród, ale jednak mimo wszystko, no jednak wolałby jeździć po asfaltowych drogach, a nie po drogach gruntowych w samym mieście. Także liczmy na to, że jednak Rosjanie w pewnym momencie się złamią, a pomogą w tym dostawa amunicji, bo one zwiększą ilość strat. Za kilka dni, tutaj się fajnie składa, że ten program właśnie jest dzisiaj, dlatego że prawdopodobnie w tym tygodniu będzie moment, kiedy straty rosyjskie, czyli ilość żołnierzy wyeliminowanych przekroczy 400 tysięcy. 400 tysięcy to znaczy, że jeden rocznik rosyjski poszedł do kosza i o tym trzeba pamiętać.
Dobra, olbrzymie straty, natomiast pan mówi, oni się jednak mimo wszystko są w stanie posłać niewiele, bo niewiele, ale to oni mają inicjatywę na froncie, nie Ukraińcy. I mam wrażenie, że im wcale nie potrzeba wielkiego przełamania, im wcale nie potrzeba wielkich zdobyczy terytorialnych. Znaczy oni muszą, to mam wrażenie, że na tym zasadza się ich strategia, już nie tyle taka normalna taktyka, strategia, jakby doprowadzić do rozmów pokojowych, które bardzo szybko uda im się zamienić w rozmowy tak naprawdę o ukraińskiej kapitulacji, bo na tym im po prostu zależy. Na utrzymaniu tego, co udało się wyrwać. Dokładnie tak, tylko tak jak powiedziałem już w naszej rozmowie, co będzie później? My się zastanówmy na tym, czy Rosjanie, co się stanie, jeżeli rzeczywiście nastanie ten tak zwany pokój i Ukraina odda te tereny, które już Rosjanie zajęli, albo jeszcze doda im coś w zamian. Tutaj pamiętajmy o tym, że Federacja Rosyjska się nie zmieni. To jest kraj, który funkcjonuje w oparciu o destabilizację sytuacji u sąsiadów. Jeżeli oczywiście możemy mieć nadzieję, że oni wtedy pójdą na południe, czyli Kazachstan, może Uzbekistan, i oni tam się tymi terenami się zajmą, natomiast ja w to bym raczej wątpił, dlatego że tam nie można niczego ukraść. A rosyjska armia działa na zasadzie ukraść, zniszczyć i być tam na tym miejscu, na tej ziemi niczyjej. Awdijewki już nie ma. My oczywiście możemy mówić o tym, że Awdijewkę odbudujemy po wojnie, bo Ukraińcy na pewno to zrobią. Natomiast Awdijewki w tej chwili już nie ma. Tam są po prostu ruiny, tak samo jak w Bachmucie. Rosjanie tak robią. To jest spalona ziemia. Oni po prostu po sobie pozostawiają kosmos. I to jest najważniejsza rzecz, przed czym my musimy chronić nasz kraj i kraje europejskie, które są w tej chwili w NATO. Żeby nigdy nie dopuścić, aby rosyjski żołnierz wszedł nawet na metr na naszą ziemię. I tego się trzymajmy. Jeżeli ćwiczymy, jest to ćwiczenie Steadfast Defender, my tutaj możemy powiedzieć i cały czas się tym chwalimy, 90 tysięcy żołnierzy, ćwiczymy do maja tego roku, będzie to ogromna siła i takie ćwiczenie, które nigdy nie było od czasów zimnej wojny. Ale my pamiętajmy, że to ćwiczenie ma nas przygotować właśnie na to, co nadejdzie, czyli na tą Federację Rosyjską, która nadejdzie w tysiącach czołgów, w tysiącach pojazdów opancerzonych, no w tysiącach samolotów to już nie, bo tych samolotów oni mają rzeczywiście mniej, no ale wejdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy pójdą w jednym miejscu, z których zginie na przykład 30 tysięcy, ale 30 tysięcy pójdzie dalej. I o tym trzeba pamiętać. Przygotowujmy się do tego. Mamy na to trochę czasu dzięki Ukraińcom. No i jeżeli ten czas dobrze wykorzystamy, no to wtedy będziemy bezpieczniejsi, a przecież to wszystko właśnie o to chodzi. No tak, ale to, co jest przerażające dla mnie też w tej rozmowie, którą dziś toczymy, jest to, że powoli musimy się pogodzić z tym, że to jest scenariusz nieunikniony, no bo jedyną alternatywą, jedynym sposobem na to, żeby nie dopuścić do tego, żeby Rosjanie poszli dalej, byłoby wyparcie ich z tych terenów ukraińskich, które udało im się już wyszarpać, a to wydaje się już być niemożliwe. Panie doktorze, ja bym nie używał tego słowa. Nie ma słowa niemożliwe. To jest możliwe. Dlatego, że jeżeli Ukraińcy otrzymają odpowiednią ilość amunicji, a przemysł zachodni wreszcie weźmie się do roboty i zacznie produkować tą amunicję w taki sposób, jak powinien, no to wtedy Ukraińcy spokojnie sobie z Rosjanami poradzą. Proszę zwrócić uwagę, że od roku czasu granica rosyjska i ukraińska, ta granica rozdziału linii wojsk, ta granica jest stała. To znaczy, że Ukraińcy się bronią. Rosjanie nie atakują w każdym miejscu, dlatego że wiedzą, że umocnienia ukraińskie są tak duże, że to jest po prostu niemożliwe. A potem można zrobić dokładnie w odwrotną stronę to, co robią teraz Rosjanie. Jeżeli Ukraińcy będą mieli odpowiednią ilość amunicji, to zaczną tak walić w Rosjan, że ci Rosjanie zaczną się wycofywać. To było widać na pszczółku Dniepr, na koło Krynek, to jest na wschodnim brzegu Dniepru, gdzie tam Ukraińcy zajęli przez pewien czas jakiś i mają tam jeszcze jakiś przyczółek. Zresztą ja zawsze wątpiłem, żeby ten pszczółek miał sens, no ale ten pszczółek pokazał jedną rzecz, że rzeczywiście jeżeli jest duża ilość dronów i duża ilość artylerii, to Rosjanie nie mają nawet możliwości podejścia do pozycji ukraińskich i ci Ukraińcy mogą się posuwać coraz dalej, po prostu walcując teren przed sobą i robiąc to dokładnie, co robią w tej chwili Rosjanie na przykład w okolicach Awdijewki. Także możliwości są duże. Ja oczywiście już tutaj nie mówię o takiej ofensywie, jaką myśmy zakładali, czyli że oni rzeczywiście pójdą i w ciągu kilku miesięcy odzyskają Krym, bo to praktycznie jest niemożliwe, biorąc pod uwagę dopuszczalną liczbę strat ze strony ukraińskiej i podejście do strat ze strony Rosjan. To jest niemożliwe. Nikt nie spodziewał się takiego podejścia do strat. Wojna w Afganistanie rosyjska, Związku Radzieckiego, skończyła się, kiedy tam te straty przekroczyły 20 tysięcy, bo wtedy zadecydowały o tym żony i matki poległych żołnierzy. I Związek Radziecki się rozpadł. Tutaj straty są 400 tysięcy, a Rosjanie nadal wysyłają, a inaczej, Rosjanki nadal wysyłają swoich mężów i synów po to, żeby oni walczyli, bo za to otrzymują odpowiednią sowitą zapłatę i niestety takie jest społeczeństwo rosyjskie, co nie znaczy, że my musimy się z tego powodu poddać, ale po prostu walmy w nich. No, im więcej tej amunicji będzie, tym mniej Ukraińców zginie i tym więcej Rosjan zostanie wyeliminowanych. Ja nie mówię zabitych, ale wyeliminowanych. A to być może spowoduje, że ten olej do głowy wreszcie napłynie do góry, więc tutaj liczmy na to, że Rosjanie w jakiś sposób wreszcie się chwycą za głowę i powiedzą, Boże, po co my to wszystko robimy? No, na to bym raczej nie liczył. Chyba jedyny sposób na to, żeby ich do tego przekonać, jest po prostu spuścić im, no mówiąc wprost,
ciężkie lanie i pan rozumiem, że naprawdę wystarczy dodatkowo czy utrzymać te poziomy dostaw amunicji, a nawet zwiększyć samą amunicję, no bo wcześniej rozmawialiśmy też o dodatkowym sprzęcie, o samolotach, jakimś wsparciu powietrznym, o nowych pociskach dalekiego zasięgu. Co jeszcze Ukraińcy mogliby dostać, żeby ten cel zrealizować? Panie redaktorze, przede wszystkim amunicję. To jest najważniejsza rzecz. Nie może zabraknąć amunicji Ukraińcom. Ukraińcy się bronią. Robią to w sposób pomysłowy, bo wprowadzili nowy system uzbrojenia, którego wcześniej w armiach nie było, a więc te drony, tak zwane bojowe kamikaze. Ja nie mówię tutaj o takich dronach specjalistycznych, jak na przykład mamy Warmate, które wprowadzamy, ale oni wprowadzają drony, które mają wartość około $500. I tymi dronami potrafią niszczyć czołgi o wartości kilku milionów dolarów. I to jest opłacalna wojna i to może spowodować skutek taki, że rzeczywiście Rosjanie zaczną się zastanawiać, że ta wojna zaczyna ich za drogo kosztować. Bo taki moment naprawdę nadejdzie. To nie jest tak, że Rosjanie mogą bez końca patrzeć na to, jak niszczone są ich czołgi, bo tych czołgów naprawdę zniszczono już bardzo dużo. Natomiast no niestety, no jest taka sytuacja, jaka jest. Jeżeli tej amunicji Ukraińcy nie dostaną, no to oni nie mogą się bronić, muszą podpuszczać Rosjan bliżej, a to oznacza, że zginie ich więcej. Amunicja, amunicja i jeszcze raz amunicja. I ta amunicja zarówno do systemów przeciwlotniczych, jak i do systemów artyleryjskich. Jeżeli będzie ta amunicja precyzyjna, to dobrze. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To nie chodzi tylko o dostarczanie amunicji Ukrainie. To chodzi także o dostarczanie nowoczesnej amunicji dla sił zbrojnych natowskich. Także ta produkcja musi iść dwutorowo. Dla Ukrainy i dla krajów natowskich. Ja myślę, że najlepszym sposobem, myśmy zresztą o tym już nieraz mówili, najlepszym sposobem jest po prostu opróżnić magazyny amunicyjne natowskie, które są w tej chwili i systematycznie, jednocześnie uzupełniać je nową amunicją, bo to spowoduje, że my tak naprawdę będziemy mieli w magazynach tą broń, która nam się przyda w momencie, gdyby Rosjanie rzeczywiście nagle zebrali siły i postanowili zająć kilka wiosek, na przykład na Łotwie lub w Estonii. A ta zużyta będzie mogła opóźnić rosyjskie postępy na zachód i oby to się wydarzyło jak najszybciej, abyśmy się jak najszybciej tu zobaczyli w tym programie i powiedzieli sobie, mamy to, udało się, pańskie prognozy się sprawdziły. Dziękuję za wlanie nieco optymizmu w serca moje, a przede wszystkim naszych widzów. Komandor, porucznik Maksymilian Dura, ekspert do spraw wojskowości z Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam serdecznie. A my zostajemy w studiu i ja teraz muszę szybko zmienić zupełnie podejście. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dzień dobry. Dobra, muszę chwilę westchnąć i odetchnąć. Mam za sobą ciężką przeprawę, jeśli chodzi o sytuację na froncie. No, a pan ma za sobą ciężkie bardzo negocjacje w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Ma pan poczucie, że udało się, brzydko mówiąc, załatwić to, co chcieliście załatwić? Znaczy, po pierwsze, do nauczycieli wpłynie zdecydowanie większa kasa, przepraszam za kolokwializm, aniżeli przez ostatnie 8 lat nauczyciele dostawali, to po pierwsze. Po drugie, mam nadzieję, że nie będziemy czekali to do kwietnia, żeby to wyrównanie wpłynęło, natomiast na pewno są to duże pieniądze dla naszego środowiska. Aczkolwiek zawsze odrobina niedosytu pozostaje, ten niedosyt wiąże się z tymi perturbacjami, które także w mediach się pojawiały, jeżeli chodzi o rozbieżności między wysokością wynagrodzenia nauczyciela początkującego, a nauczyciela mianowanego. To są już takie detale środowiskowe. Naszym zdaniem ta kwota mogłaby być większa i powinna być większa. No niestety nie udało się tego na ten moment ustalić, a z kolei nie chcemy poprzez całą procedurę negocjacji hamować tego procesu podwyższania wynagrodzeń i uruchomienia tej podwyżki jak najszybciej. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu w okresie wakacji, tak żeby uporządkować to od 1 września bieżącego roku. I to, jeśli dobrze rozumiem, to co udało się wywalczyć, to że to, chociaż mamy już prawie że połowę lutego, to te zmiany wejdą w życie wstecznie. Tak, od 1 stycznia nauczyciele otrzymują wzrost wynagrodzeń. W tej wersji, która wynika z załącznika do rozporządzenia pani minister edukacji, to są naprawdę duże pieniądze, ale one także pokazują, jak silnie spauperyzowana była nasza grupa. Właśnie, chciałem się zapytać, żeby pan spróbował mi i naszym widzom to jakoś wytłumaczyć, bo mówimy o rekordowej tak naprawdę podwyżce. Takie słowa padły. Rekordowa podwyżka 33% i to już od 1 stycznia. A mimo tego nauczyciele są niezadowoleni. Ja często potem widzę, że już czekam, jak tu zaraz w komentarzach będzie. Ja będą tylko wiecznie tylko chcą więcej pieniędzy, a nic nie robią. Jak to jest możliwe, że pomimo rekordowej podwyżki nauczyciele dalej są niezadowoleni? Ja bym chciał, żebyśmy w tej emocjonalnej rozmowie i takiej dyskusji o płacach starali się jednak twardo stąpać po ziemi. Owszem, na pewno znajdzie się ktoś, kto powie, że czuję pewien niedosyt, ale nie możemy mówić, że nauczyciele są niezadowoleni, biorąc pod uwagę fakt, że
przez ostatnie 8 lat łączny wzrost wynagrodzenia był mniej więcej na poziomie 30 kilku procent. Teraz mamy w ciągu roku, czy od stycznia, wzrost wynagrodzenia w wymiarze 30-33%. Natomiast zwracamy także uwagę na to, że ostatnia tak duża podwyżka była w roku 2009. Notabene premierem też był wówczas Donald Tusk. Tylko tyle, że trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego edukacja, która jest jedną z najważniejszych, najbardziej kreatywnych, najbardziej twórczych, takich progresywnych dziedzin życia, była tak niedowartościowana w budżecie. Dlaczego Czarnek w ostatnich dwóch latach swojego urzędowania, czy pan Przemysław Czarnek w ostatnich dwóch latach swojego urzędowania doprowadził do sytuacji, gdzie między nauczycielem początkującym a pozostałymi stopniami awansu różnica jest wręcz złotówkowa. To był błąd w założeniach. Ten błąd w założeniach miał jakiś podtekst wynikający z faktu, że chciano przyciągnąć młodych, ale na Boga no nie przyciągniemy młodych, proponując absolwentowi Uniwersytetu Warszawskiego po 5 latach studiów kwotę 2800 zł na rękę. To są wielkości, które dzisiaj naprawdę nikogo nie zachęcają do tego, żeby podjąć tą niezwykle trudną pracę, ale one także pokazują, jak niechętnie młodzi ludzie wchodzą na studia pedagogiczne, kierunki pedagogiczne. Gdybyśmy dzisiaj zrobili taką wiwisekcję na uczelniach choćby warszawskich, to naprawdę na tych kierunkach, które są związane z edukacją, tam są jednostki. To są pojedyncze osoby, które podejmują trud bycia nauczycielem. Dlaczego? Dlatego, że ta pauperyzacja niestety odbija się także na poziomie decyzyjnym. Właśnie, czy te podwyżki teraz, które udało się zagwarantować w budżecie, czy one mają szansę coś zmienić? Czy one mają prawo przyciągnąć młodych ludzi do zawodu? Na pewno, przepraszam za powrót do tego wyświechtanego określenia, one są jakby krokiem w dobrą stronę. Ale one bez uregulowania całego procesu wzrostu wynagrodzeń nauczycielskich niewiele zmienią, chociaż deklaracja pani minister, że przy tym rodzaju męskim pozostanę na rok 2025 jest dla nas równie istotna. Pan minister mówi, że jeżeli nawet nie wejdzie w życie inicjatywa obywatelska, o której za chwilę, to i tak te podwyżki będą. Chodzi o to, żeby dać wyraźny sygnał nauczycielom, że to nie jest jednorazowy skok, nawet znaczący procentowo, tylko że to będzie proces wyrównywania tych wynagrodzeń w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w kraju, choćby osób o podobnym poziomie wykształcenia. Osoby kończące studia wyższe powinny mniej więcej mieć to swoje wynagrodzenie jakby niezbyt zróżnicowane w gospodarce rynkowej. Natomiast chodzi o to, że młody absolwent po kierunkach pedagogicznych dzisiaj nie jest w stanie się utrzymać na rynku, biorąc pod uwagę koszty choćby wynajmu mieszkania, koszty usamodzielnienia się, koszty życia dorosłego. Chcemy, żeby wzrost wynagrodzeń był także skorelowany z tym, co mówi związek w swojej inicjatywie, a mianowicie, że płaca nauczyciela rozpoczynającego pracę w zawodzie powinna być mniej więcej na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Dlatego, że my też tworzymy ten dobrobyt, my też uczestniczymy w tym wzroście gospodarczym. Chcielibyśmy, żeby młody człowiek, który rozpoczyna pracę, wiedział, że jego awans zawodowy, czyli kolejne stopnie awansu w edukacyjnej nomenklaturze, będą także powiązane ze wzrostem finansowym. Dzisiaj niestety te różnice są nadal niewielkie. Dzisiaj średnia w gospodarce to jest 7200 zł, to nauczyciel ma mniej więcej 1500 różnicy na swoją niekorzyść. To może nauczyciele powinni się cieszyć z tego, że będą mieli trochę mniej pracy za pieniądze, które zarabiają. No bo jak dobrze rozumiem, jak nie będzie zadań domowych, to też nie będzie trzeba ich sprawdzać i oceniać. Moja sympatia do pana redaktora powoduje, że nie reaguje nerwowo na to stwierdzenie, że nauczyciele będą mieli mniej pracy, bo wraca pan do retoryki pana Morawieckiego. Nauczyciele tyle samo pracy mieli przed, jak i po podwyżkach. Mają bardzo dużo pracy. I to nie ulega wątpliwości. Mitem jest owe pensum 18-godzinne. Natomiast wracam uwagę na to, że niektóre decyzje podejmowane na poziomie ministerialnym trącą chaosem, trącą chęcią takiego stachanowskiego zadośćuczynienia wypowiedziom premiera Tuska, zrobić to jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie. Owszem, ale ten pośpiech jest może wskazany przy nieco innych czynnościach, natomiast zwracam uwagę, że edukacja wymaga pewnego spokoju, rozwagi, takiego naprawdę dużego namysłu. I mówię o tym w kontekście zapowiedzi dotyczącej ograniczenia prac domowych. Cel skądinąd słuszny, tylko pytanie, jak zrobić to, żeby nie wylać tego dziecka z kąpielą? Co zrobić, żeby ta dyskusja o pracach domowych nie stała się tematem numer jeden na każdej imprezie rodzinnej, a jednocześnie, żeby politycy, którzy starają się dla sobie tylko wiadomych celów, ten fakt wykorzystać, nie pleli takich bzdur, z którymi mamy ostatnio do czynienia także w przestrzeni publicznej. Nikt nie zakłada likwidacji prac.
i chyba nie jest to intencją także pani minister, natomiast chcemy znakomicie ograniczyć zakres obciążenia dziecka, ale nie możemy całkowicie zanegować potrzeby pracy domowej zarówno ucznia w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jak i w technikum. Dziecko wracając do domu musi, nie wiem, ćwiczyć literację po to, żeby mogło nauczyć się pisać, mówię o klasie pierwszej, musi także umieć czytać, musi umieć samodzielnie pracować, musi się uczyć się samodzielnie po to, żeby te umiejętności związane choćby z samodzielnością edukacyjną procentowały w dorosłym życiu. W 2017 roku Związek wspólnie z jedną z fundacji zajmujących się badaniami edukacyjnymi, mam na myśli Evidence Institute, robi takie badania, z których to badań wynika, że 97% nauczycieli było przeciwnych likwidacji prac domowych. One mają niewielki skutek, jak te badania pokazują, na poziomie klasy 1-3, mają bardzo mały skutek, jeżeli chodzi o uczniów o wysokim poziomie, o wysokim kapitale intelektualnym i osiąganych wynikach, szczególnie w klasach 4-8, ale mają ogromne znaczenie u uczniów słabszych i u uczniów, którzy mają duże problemy z edukacją. Mówię o szkole podstawowej. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły średnie, praca domowa ma ogromne znaczenie i chcemy, żeby ten element był postrzegany także przez pryzmat tego, co szkoła ma dać temu dziecku, a nie tylko i wyłącznie definiowany w takim dychotomicznym układzie. Dostali duże podwyżki, a zmniejsza się obciążenie zawodowe. Nic bardziej błędnego, bo to wiąże się z warsztatem pracy nauczyciela, z jego odpowiedzialnością, z zakresem, z tym wszystkim, co dziecku daje szkoła. Ja już muszę przyznać, że ja trochę zgłupiałem, ale ja mam trochę o tyle wygodniejszą sytuację, że jeszcze parę lat mi nie zajmie mój syn do szkoły, nie pójdzie. Natomiast rodzice, którzy już teraz dzieci do szkoły posyłają, no oni usłyszeli od rządu, od pieniędzy, że nie będzie prac domowych, a pan mówi, no ale to jest niemożliwe, będą, zawsze będą. Znaczy, prace domowe z rozporządzeniem wynika, że mają ulec ograniczeniu, no ale to musi być skorelowane z ograniczeniami, ze zmianami w podstawie programowej, a ta z kolei musi być powiązana z wymaganiami egzaminacyjnymi. Natomiast nauczyciele mówią wyraźnie, no to nie jest cel nasz, zadawanie dziecku pracy domowej po to, żeby go mordować w domu, nic bardziej błędnego. Chcemy natomiast, żeby on pewne umiejętności kształtował także w warunkach domowych, żeby utrwalał pewne partie wiedzy, czy zwykłe umiejętności, choćby, nie wiem, pisania, rysowania, czy czytania lektury. No nie możemy powiedzieć dziecku, nie będziesz czytał, a to jest przecież element pracy domowej. No nie będziemy czytali, nie wiem, Lema w szkole podstawowej tylko i wyłącznie na lekcjach, bo to jest strata czasu. Więc zwracamy uwagę na to, że skądinąd zasada, o której mówi pani minister, jest słuszna celowa i środowisko w taki wyrozumiały sposób do tego podchodzi, ale na pewno nie może być mowy o tym, że całkowicie likwidujemy prace domowe, bo to także ingeruje w autonomię nauczyciela, jeżeli chodzi o jego warsztat, o jego umiejętności, o to, że nauczyciel jest sam odpowiedzialny za to, co dzieje się w tym systemie oświaty. I tutaj ta ingerencja wydaje mi się, że nie do końca chyba ze strony resortu była przemyślana, skądinąd realizując postulat rodziców, środowiska i wielu, wielu uczniów przede wszystkim. No właśnie. Ja wiem, że ja nie... Bo to wyjdzie tak, jak ja bym panu tłumaczył, jaka jest sytuacja wśród nauczycieli, a to pan to wie dużo lepiej ode mnie. Chciałem to powiedzieć, żebyśmy to dobrze naszym widzom wytłumaczyli. Bo właśnie mówi pan o oczekiwaniach rodziców, też częściowo dzieci, z którymi też się trzeba... Przede wszystkim dzieci, z którymi też się przecież trzeba liczyć. To też są kluczowe dla nas osoby. Natomiast rozmawialiśmy o tym, że coraz mniej jest nauczycieli, coraz trudniej będzie pozyskać młodych ludzi do pracy w zawodzie. Ja to mówię znowu, nie muszę panu tego tłumaczyć, pan to wie lepiej ode mnie, ale ja to też słyszę od naszych wspólnych znajomych, którzy wśród nauczycieli działają, żyją i z nimi współpracują. Też coraz większym problemem jest nacisk rodzica na nauczyciela i takie wtrącanie się w jego ten... I zastanawiam się, czy teraz ta, powiem w cudzysłowie, wojna o pracę domową ma prawo to pomóc, czy też utrudni tą sytuację. Dobrze, że pan ten problem poruszyły. To był jeden z elementów naszej pierwszej rozmowy z panią minister. Zwracaliśmy bowiem uwagę na to, że jeżeli mówimy o całokształcie naszego zawodu, to nie skupiajmy się tylko na wynagrodzeniach, ale mówmy także o warunkach pracy, o tym dobrostanie środowiska edukacyjnego. I tutaj ta presja rodziców, nacisk rodziców, no rodzaj takiego prawie emocjonalnego szantażu wywieranego na nauczycieli jest naszym problemem. Problemem jest także to, co dzieje się negatywnego w samym systemie, ta narastająca przemoc wewnątrzszkolna, ta narastająca przemoc środowiskowa, mówię o uczniach, którzy wywierają coraz większą presję, niekoniecznie najlepszą i tą pozytywną sami na siebie. O tym trzeba mówić, ale zwracam uwagę na to, że
muszą rodzice zrozumieć, przepraszam za słowo muszą, ale powinni zrozumieć, że w interesie nauczyciela leży osiąganie jak największych rezultatów, czy jak najlepszych rezultatów wszystkich uczniów. Ale to musi się odbywać we współpracy z domem rodzinnym. Dom rodzinny nie może dawać dziecku sygnału sprzecznego z tym, co się dzieje w szkole. Nie może dziecko po przyjściu do domu słyszeć, no nie martw się, Kowalska coś tam powiedziała, ale ty się nie przejmuj, my zrobimy to po swojemu. Nie, tu musi być wspólna linia postępowania, bo jakby na samym końcu tego procesu leży dobro tego ucznia, dobro dziecka i wydaje się, że i rodzicom, i nauczycielom na tym samym powinno zależeć. No powinno, tylko dobrze wiemy, że potem w praktyce będzie tak, że dzieciak przyjdzie do domu z pracą domową, a mama czy tata powie, no ale nie musisz odrabiać, bo premier Tusk powiedział, że nie będzie prac domowych. No, premier Tusk zapowiedział pewną inicjatywę, natomiast naprawdę w interesie nauczycieli leży, żeby to wszystko miało oparcie o zdrowy rozsądek. Jeżeli możemy ograniczać, to nauczyciele to robią. Jeżeli musimy coś przećwiczyć w domu, przeczytać, sprawdzić, nauczyć się, uzupełnić, przećwiczyć, to tylko w warunkach domowych. I wydaje się, że tutaj ten zdrowy rozsądek i taka wspólna działalność szkoły i domu rodzinnego powinna być zachowana. Dobra, no to jest, bo pan mówi, że o pewnym chaosie i bałaganie, które obserwujecie po stronie nowego ministerstwa. No jakby ja też trochę rozumiem, że jak się władza zmienia, szczególnie po 8 latach, no bo szczególnie, że się wektor obrócił zupełnie w przeciwnym kierunku. No, więc wiadomo, że nowa ministra no, będzie chciała prowadzić zupełnie inną politykę niż jej poprzednik. Więc wiadomo, że to trochę minie. No, ale, tu... tak, ale to się odbywa w zupełnie jakby innym anturażu. Z panem ministrem Czarnkiem w zasadzie środowisko toczyło bez mała wojnę, ustawiczną wojnę. Natomiast dlatego, że ten kierunek postępowania pana ministra był absolutnie nieaprobowany przez zdecydowaną większość nauczycieli. Tutaj mamy chęć ze strony pani minister Nowackiej do rozmowy, do dialogu. Czasami ten dialog kuleje, ale wspólnie się tego wszystkiego musimy nauczyć. Natomiast nie ma czegoś takiego, że po stronie resortu jest niechęć do rozmowy ze środowiskiem albo próba narzucania własnego punktu widzenia czy własnego ja ponad głowami, ponad chęcią konsultacji z nauczycielami. Widać zupełnie inną atmosferę rozmów na korzyść obecnej ekipy. Dobra, to może pan mi jeszcze wytłumaczy, w takim razie, skoro rozmawiamy o decyzjach nowego kierownictwa. I tu też mam wrażenie, że znowu słyszę różne głosy, jedne poparcia, drugie krytyki. Powinny być te laptopy dla uczniów, czy nie powinno ich być? Znaczy, ja mam nadzieję, że to wybrzmi... Bo tu też padło, że może brakuje narzędzi dla... Ja mam nadzieję, że to wybrzmi w sposób należyty. Po pierwsze, decyzja o komputerach dla dziecka była decyzją, moim zdaniem, stricte polityczną. Dlatego, że absolutnie nie było środków na to, żeby mogły dzieci otrzymać te komputery. Moim zdaniem pan Czarnek szedł, że tak powiem, wabank, mówił, idą wybory, 400 tysięcy uczniów, to jest potencjalnie 800 tysięcy rodziców, dostaną te komputery w sytuacji, gdy absolutnie KPO przewidywało, że to będą tylko i wyłącznie środki dla nauczycieli. Zrobiono tak, jak zrobiono i dzisiaj nie widzimy powodu, żebyśmy my w ową drogę brnęli, dlatego, że po pierwsze za tymi komputerami nie szła cała obudowa, ta dydaktyczna, pozwalająca w sensowny sposób wykorzystać ten sprzęt. Notabene do dzisiaj część uczniów tego nie odebrała. Po drugie, no, nie jest do końca rozwiązana zasada funkcjonowania, dlatego w kontekście własności. Czy to jest laptop przekazany dziecku, czy to jest własność szkoły. Natomiast zwracam uwagę na to, że nie są w dalszym ciągu owe laptopy uzupełnione o całą ścieżkę dydaktyczną, no bo sam komputer nie nauczy. Więc zwracamy uwagę na to, że powinny być przede wszystkim pieniądze na doposażenie i wyposażenie nauczycieli. Tutaj około 135 tysięcy osób jeszcze nie otrzymała owego bonu laptopowego w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Natomiast temu powinna towarzyszyć cała obudowa dydaktyczna, pozwalająca w sensowny sposób ten sprzęt wykorzystać. I nic dziwnego, że pan premier Gawkowski musiał wspólnie z panią minister Nowacką tę procedurę przerwać. Dobra, to jest tak, jak zaczęliśmy, te rozmowy się już skończyły, podwyżki zostały zagwarantowane, zadziałał skutecznie, ale pan już mówi, że będziecie chcieli do rozmów wrócić. Znaczy, wracamy do rozmów po pierwsze nad inicjatywą obywatelską. Ona zakłada, tak jak powiedziałem, że wchodzący do zawodu człowiek będzie miał możliwość zarobkowania na poziomie mniej więcej przeciętnego wynagrodzenia w kraju, a im starszy stopień awansu zawodowego, tym te kwoty byłyby wyższe, bo to naszym zdaniem powinno zapewnić dojście do tego zawodu osób przez nas pożądanych. Natomiast chcemy wrócić do dyskusji
o podwyżkach dla nauczycieli mianowanych i początkujących, dlatego że tutaj był mechanizm po stronie resortu, nie zwiększając ogólnej puli pieniądza zapisanych w budżecie na wynagrodzenie nauczycieli, żeby te rozbieżności czy te różnice powiększyć na rzecz mianowanych. Bo młody człowiek wchodzi do zawodu... Właśnie tego trochę nie, inaczej, bo ja patrzę na to z boku, pan w tym siedzi po uszy. Jeśli ja dobrze rozumiem, jakby propozycja nie zakładała, że dodatkowych pieniędzy, tylko żeby te pieniądze, które są, inaczej rozdzielić. Tak. I z jakichś powodów ministerstwo się na to nie zgodziło. Dlaczego? Wydaje się, że ministerstwo było po pierwsze pod presją czasu, no bo wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest od 1 stycznia, a po drugie, no niestety w większości no robimy to tymi samymi siłami, które funkcjonowały w obszarze pewnego kapitału intelektualnego za Czarnka. No to robią dokładnie ci sami urzędnicy. No to dotyczy nie tylko resortu edukacji. Więc wydaje się, że tu jest powód, jest potrzeba takiej rzetelnej, rzeczowej dyskusji, żeby pokazać ministerstwu, że mechanizmy są. W tym bardzo skomplikowanym systemie wynagradzania nauczycieli. No bo trudno powiedzieć, żeby płaca nauczyciela była jasna i przejrzysta, bo jest ona obudowana o 14 dodatków, z których większość ma charakter wirtualny. Jak chociażby, nie wiem, dodatek funkcyjny dla nauczyciela rozpoczynającego pracę. Żaden nauczyciel 1 września nie zostaje dyrektorem. A ma dodatek, łącznie z odprawą emerytalną na przykład, 1 września, w pierwszym dniu pracy, że ten system trzeba zmienić, trzeba go uporządkować, ale w obrębie tego systemu są takie parametry, jak chociażby godziny ponadwymiarowe, które naszym zdaniem dają szansę alokacji środków na rzecz zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego, choćby poprzez wyłączenie tych godzin ponadwymiarowych z owej mitycznej średniej. Bardziej chyba w sposób zawiły tego nie mogłem powiedzieć, ale tak jest skonstruowany nasz system. No bo jeżeli ktoś pracuje dodatkowo w innym zakładzie pracy, to otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli nauczyciel pracuje na godzinach ponadwymiarowych, to raz, że te godziny są na jego niekorzyść wyliczane, dwa, to jest jego zajęcie dodatkowe. Dlaczego ono ma być zaliczone do jego wynagrodzenia średniego, tak jak skonstruował tą handkę, nie wiemy. Więc my mamy sposoby, naszym zdaniem sposoby, które nie robiąc skoku na kasę, pozwalają poprzez alokację tych niektórych składników zwiększyć wynagrodzenie nauczyciela mianowanego w stosunku do nauczyciela początkującego, ale także dając szansę nauczycielowi, który 1 września przyjdzie po raz pierwszy do pracy, że on po 4 latach pracy w tej szkole będzie miał zdecydowanie większe wynagrodzenie aniżeli dzisiaj, bo ta różnica wynosi dokładnie 149 zł. No tu wiadomo, no pan stoi na czele no, chyba najliczniejszego związku zawodowego w Polsce. Czekają pana kolejne rozmowy z rządem o pieniądzach i bardzo często, zresztą to jest narzędzie, po które kiedyś sięgaliście, strajk. Czy przewiduje pan... Dzisiaj strajk to jest... Sytuacja już jest na tyle poważna, tak, czy jeszcze nie? Strajk to jest tak wielkie i skomplikowane wydarzenie polityczne, społeczne, psychologiczne, że ono jest jak w grupie każdej zawodowej. To jest ostatnia broń w ręku każdego pracobiorcy. Natomiast dzisiaj nie ma mowy o tego rodzaju napięciach, tego rodzaju emocjach. Chcemy natomiast z rządem rozmawiać. Już w połowie czerwca pojawi się założenie budżetu państwa na 2025 rok. Będziemy widzieli, jakie są prognozy i chcemy, żeby to się odbywało w zupełnie innej atmosferze i póki co te nasze rozmowy z ministerstwem dobrze rokują. Okej, okay, no to czekamy w takim razie na kolejną turę rozmów i na sytuację, jak ona się rozwinie. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim z punktu widzenia dzieciaków, które podkreślmy, jednak jakieś prace domowe będą zawsze mieli do wykonania i muszą się z tym liczyć, dziecko tak w domu, dzieci jak rodzice. Jeżeli mamy dziecko w domu o dużym kapitale kulturowym, ono ma wsparcie rodziny. Jeżeli nie, to musi mu pomóc szkoła i szkoła także do tego jest przygotowana. I bardzo proszę, drodzy Państwo, się na to nie obrażajmy. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Państwu dziękuję za to, że zaczęliście ten tydzień od tego, żeby zostać z nami i posłuchać tych dwóch rozmów. Jutro Tomek Walczak przejmuje raport. Ja wracam do raportowania od środy, ale niezmiennie codziennie. Bądźcie z nami. Do zobaczenia.